Halo, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym streamku. Mogę wyglądać jak żul trochę, ale przez ostatnie kilka dni żyję poza czasem i przestrzenią, autentycznie. Żeby to jeszcze tak korzystając z tego, że ludzie się zbierają. Czekajcie, czy wszystko działa, to jest istotne. Nie komendy, nie chcę komendy. Na pewno, o właśnie, to jest wyłączone. Przez ostatnie, słuchajcie, dni, jedyne co ja robię tak naprawdę, to jest budzę się, jem, a potem montuję. I żeby nie było, że jestem gołosłowny, patrzcie ile tutaj tego jest. Przecież to jest strasznie dużo roboty. Każde cięcie, wiecie, każdy ten prostokącik tu jest ręcznie przycinany. To jest kosmicznie dużo roboty, nie? I jakby to jest 15 minut, a cały ten zielony pasek tutaj, który widzicie, to jest no, idźmy z tym. To jest strasznie dużo i to jest... No, więc ponarzekałem sobie cudownie. Halo, dzień dobry. Właściwie dobry wieczór. Tak, co my dzisiaj mamy? Z jakiegoś powodu nas biją shadowy, nic nowego. Żywe kło, co my ostatnio robiliśmy? My tą stula ostatnio biliśmy? Nie, my questy zrobiliśmy chyba krababki ostatnio, bo coś mi się kojarzy. Tak, mamy słoja. Szczerze mam jakąś dziurę w pamięci i ja nic nie pamiętam, ale to chyba jest jakaś taka ogólnie... Taki wspólny mianownik na Sally z Willow, że ja mam 2 IQ i o niczym absolutnie nie pamiętam. My teraz mamy wiosnę. Super, te kolumny wcale nie przeszkadzają. Absolutnie nie. Więc no. Okej, Belnich trzeba by pochować. Znaczy to jest ten jeden nasz Belni, to my go nie chcemy nawet. Krababka była robiona, no już pamiętam. Okej, to możemy schować, to też możemy schować, nie ma miejsca, więc wywalamy na ziemię kości. Ty, ile my tego mamy, cudownie. Nie wiem, po co mi ten słoik, mógłby na przykład pęknąć się i byśmy się go pozbyli w tenże sposób. Ale cokolwiek, dlaczego w ogóle tu jest druga dlaczego tutaj są te rzeczy? To jest, nie do końca rozumiem, co to tutaj robi. To powinno być definitywnie w tej skrzynce. Tak samo możemy tam rzucić wiosło, to jest ta kategoria i jesteśmy chyba już ogarnięci. Strasznie dużo rzeczy, tutaj ja bym wywalił na pewno drewno, bo nie stać nas na to, żeby nosić jeszcze kolejny przedmiot. No i co? No tak idealnie jesteśmy, wszystkie jakby podstawowe rzeczy mamy na dolnym pasku, czyli to do czego dążę. W takim razie musimy teraz rozwalić... Przekajcie, czy my nie mamy przypadkiem zrobionej przemiany? My nie mamy opalu, my nie mamy archiw przecież. Czy my mamy archiwa? Nie, my do archiw, o kurde. Przypał chłopaki. Ty może się zamienimy w Wilsona w takim razie, żeby sobie zabić opal. Nie mamy zielonych dżemów, ale to... Skąd możemy wziąć zielone dżemy? Cholera jasna z mucho smoka. Aj się spieprzyło, byłem przekonany, że my mamy pod Celestiala, wiecie, jak mamy perłę, to że mamy wszystko. Nie zapomnij o małym muchosmoku. Tak, możemy zacząć od muchosmoka, definitywnie. To jest coś, co... Znaczy, on ogólnie się wykluwa w momencie, w którym my podejdziemy, a my mamy chyba wszystko, co jest potrzebne, czy nie? Nie, my warzyw nie mamy, ale mamy mięso, a warzywa to jest licheń. Właśnie Petę robiłeś, dobra, już pamiętam. Symulator checklisty genewskiej z wielką przyjemnością. To musimy zrobić jeszcze to danie, bo my je zrobiliśmy, czy nie? Czy może no tu jest banding w rapie, a tu jest banding w rapie. Ale możemy jeszcze jedno zrobić dla Beki, czemu by nie? Żeby mieć w ogóle co jeść. No właśnie, przemiana będzie jak nie to tradycyjnie. No ja myślę, że nie, no tutaj musimy sobie pójść w Wilsona i wykorzystać go, żeby uzyskać opal, no bo inaczej, no to my spędzimy teraz 20 dni tak naprawdę robiąc nic, a no musimy to zrobić, nie? Więc tak naprawdę teraz pójdziemy ogarnąć portal. Ja miałem chyba tutaj jeszcze szkło księżycowe, znaczy kamień. Dokładnie, no dosyć dużo jakby, może to nie jest niezbędna ilość, ale na pewno jest to dobry start, weź mnie tu nie wkurzaj. O Jezu, ale mnie zniszczyło. Zniszczył mnie ten ostatni czas. No właśnie mówię, ja teraz dzisiaj, słuchajcie, wstałem o godzinie jakiejś 16. Ja teraz żyję tylko ciemnością. Jak tylko wstaje słońce, ja się kładę spać, bo jestem tak zmęczony, że już nie mogę siedzieć dalej. A potem wstaję o 17, słońce zachodzi, ja się ogarniam do 18, siadam do roboty. Montuję 12 godzin, idę spać. No to jest jakaś masakra. Autentycznie nie polecam tego stylu życia.
Ice-Tapha zrób sobie na później, żeby zamrozić Lavaldo, ale jak tylko ona przecież się rozmrozi, to ja mogę... Kurde, moglibyśmy w sumie cały ten run chodzić z Lavalwą, bo no kurde, nie korzystamy z Lavalwy na co dzień, dlatego, że podpala ona gracza, znaczy rzeczy, nie? Jak jest głodna. Więc gdybyśmy po prostu ją karmili, nie? Jakimś węglem czy czymś takim, a też jak coś podpali, to nie będzie tragedia, bo gramy Willow i możemy wszystko gasić, więc może to by nie było... Nie byłoby to taki zły pomysł. Dobra, to musimy iść na pewno najpierw na biom meteorytów. Akurat to się może nam przydać na obie ta parasoleczka. No to chyba dzisiaj będzie trochę dłuższy stream, biorąc pod uwagę ile rzeczy chcemy ogarnąć. Ale my mieliśmy Crab Kinga. Jestem całkiem pewien, że go znaleźliśmy, jak kiedyś tam pływaliśmy. Tylko gdzie on był? Tu? To, tak, był koło kebabki, już pamiętam, tak. No więc jak niektórzy mi mówią, że jak niektórzy ogólnie mówią, że życie youtubera to jest prosta rzecz, to śmiałbym się. Śmiałbym się długo i dokazywał, bo to jest naprawdę strasznie męczące. Ale muszę wam przyznać, że fajnie, bardzo mi się podoba styl, jaki udało mi się wypracować w tym montażu. Jakby jest to coś, z czego jestem naprawdę zadowolony, bo jestem podejrzanie kreatywny montując ten film i dużo fajnych żartów mi się udało, znaczy fajnych. Według mnie są śmieszne, ale jakby to są te, to jest, kiedy jakby montując coś, albo ogólnie kiedy coś robiąc masz po prostu takie XD, ale to jest śmieszne na molcie, kiedy to montujesz, to jest najlepszy w ogóle stan pracy. Jakby montowanie akurat jest gigakoks, wiecie co jest wkurzające? Nagrywanie scenek cholernych, jak ja tego nienawidzę, to jest naprawdę masakra. Na przykład siedziałem przez pół godziny i patrzyłem na Talbilda, to po prostu patrzyliśmy sobie głęboko w oczy, bo czekałem aż zniesie cholerne jajo, żeby pokazać, że znoszą jajo. I to jest tak męczące, tak frustrujące, jak się czeka na coś takiego, wiecie, totalnie na co się nie ma wpływu. I no, nie polecam 2 na 10, ok, tego potrzebujemy dużo. My kule mieliśmy gdzieś na świecie, weź mnie nie wkurzaj. Ok, z nimi było fajnie dosyć. Ty, co tu się właśnie wydarzyło, bo ja... On mnie wykajtował właśnie. Co ten głowiec zrobił? Alarm Willow. Dobra, chodź tutaj. On się zaraz cofnie. Dobra, nie cofnął się, całe szczęście. Nie, akurat zabijanie Talbiltów jest gigakoks, muszę wam tak powiedzieć, nieironicznie, jeżeli chodzi o farmienie zasobków. Czy my nie mamy wystarczających ilości szkła? Okej, okay. Czy my mamy kulę? Mi się wydaje, że my mieliśmy kulę. To jest skała. Przy zejściu? Nie. Tu jest drugi biom, okej. My tam mamy Wormholma, więc bez problemu. A gdzie jest ołtarz? Tu? Nie, to nie jest las z ołtarzem. Las z ołtarzem jest tu. No to blisko. Dobra. No to będziemy mieli raczej wymagane ilości szkła, to nie będzie problem. Misiek, co z misikiem? Jak w jakiś sposób, żeby zawsze się generowały? A tak, no to w generatorze świata ustawiasz zasoby na classic i masz. Pięknie, wtedy wszystko ci się generuje tak, jakbyś chciał. Okej, chyba za dużo kilofów wziąłem, ale no i tak musimy lecieć po kule, więc bez problemu. Tutaj za darmo drzewo leży, to drewnem nigdy nie można gardzić, bo jakby to jest, wiecie, jedno drzewo, którego nie musimy ścinać, a z którego mamy zasoby, więc zawsze na plus. Ja się ogólnie zastanawiam nad Crab Kingiem, czy to nie będzie przypadkiem prosta walka, bo Crab King sam w sobie nie płonie. Znaczy on jest... Nie, on nie jest zawsze przemoczony. Czy Crab Kinga można podpalić? Pytanie za 10 punktów. Jak tanio dostać postacie? Polecam film o skinach, nitkach i tam masz właśnie taki protip wyjaśniony, ale long story short, kupujesz na rynku Steam skiny i potem je rozpływasz na nitki. I w taki sposób, jak ostatnio liczyłem, to chyba postacie można było za 6-7 zł. Albo możesz samemu grindować skiny, ale to wiadomo, że trochę już ci zajmie. Chociaż teraz się skończył event Winterfeast, podczas którego więcej nitek dopiło. Ale też jeżeli chodzi o grindowanie... A ile bossów?
Jeżeli chodzi o grindowanie nitek, to też opłaca się czekać na update'y i przy update'ach czekać na linki od klejarzy, bo klejarze wtedy dają linki, które dają punkty klej, które się wymienia na szpulę, więc no warto. Weź tego dużego misia nakarm, nigdy w życiu. Czy dalej nienawidzę żony? Nie, pogodziłem się już z nią. Jakby dogadaliśmy się, dała mi widzenia dzieci i jest pięknie. Larwą możesz ładować zapalniczkę w nieskończoność. Znaczy, no właśnie, ja nie widzę w ogóle tego, żeby ta zapalniczka się faktycznie odnawiała, gdy my zasysamy. W sensie, no i tak to nie jest istotne, bo używamy embelków i ona jest jak nowa. A embelkami można... Nie można, szkoda. Powinno się móc zapalniczką, embelkami naprawiać latarnie. Chociaż, skoro szlamem snortla się da, to czemu by nie embelkami, które są jakby, nie wiem, czystym ogniem? Znaczy, nie wiem w sumie, co to jest. Nie, to są dusze. Trudne się wylosowało. Okej, czy jest więcej? Nie ma więcej, ale duże meteoryty padają. Nie ma, dobrze, może jakieś tutaj szkło? Tam jest szkło. Możemy też krety podjeżdżać, bo krety też mogą trochę tego dziadostwa skitać. Albo i nie tym razem. Okej, brakuje nam jeszcze z dwóch kawałków. Tak, jeszcze dwa i by było prymasort na moje. Nie widzę tutaj. No dobra, jak nie ma, to ja się nie kłócę, absolutnie. No bo to się nie odnawia, zasesane zmieni to dawno w becie. No proszę. Tak myślę, mi się wydawało. Ten kampus, tak, to kampus SAK jest ze skinem z Terrarii na... To był Voidbug chyba w Telce, ale akurat tutaj nie chcę mendelkować, bo z Telki nigdy nie byłem jakimś... No nie byłem świrem telkowym, jestem tylko donsterwowym świrkiem. Dzięki, Spox. To jak larwą można ładować zapalniczkę w nieskończoność, bo nie rozumiem, jakby to miało działać, skoro zasysanie nie odnawia. Jak się żyje w Polsce? Ciężko się żyje. Już narzekałem dwa razy podczas streama, który trwa 12 minut. Ale chętnie ponarzekam trzecim. Jestem Polakiem najgorszym w końcu. No tutaj harduję teraz ten film i no jakby ja mówiłem na karcie społeczności 1-2 dni, ale ja się boję, że ja to będę z tydzień jeszcze montował, bo naprawdę to idzie tak żmudnie, jakby średnio montuję jedną minutę filmu w godzinę, gdzie cały film będzie miał 49 minut, więc to wychodzi, słuchajcie, 49 godzin montowania. Więc z tym tempem, tym moim trybem pracy, że ja śpię, montuję, to i tak są 4 dni, nie? Po 12 godzin. Jakby, nie wiem, miałem jechać na rowerek do Wrocławia. Dzisiaj była ładna pogoda podobno. Jestem skamowany na życie. Well, nie, ale tak sobie narzekam. Lubię sobie narzekać, ale w sumie to... Lubię montować, więc no to jest jak się jedzie, no dobra, tutaj też możecie się akurat z tym nie zrelować, ale jak się robi długie dystanse na rowerku, nie, to jakby zazwyczaj koło 8 godziny w siodełku, to zaczyna wszystko boleć i właśnie takie, matko boska, po co ja to sobie robię? Binar mi przeturlał 1 złotego. Cicho jestem starszy. Co mnie ominęło? Co cię ominęło? Aktualnie niewiele, póki co to się uświadomiłem sobie, że jestem debilem. Aha, musimy zbić jeszcze jakiegoś mózgusa. Uświadomiłem sobie, że jestem debilem, bo wpisałem w tytuł Celestial Championa. Jest dzień 101, dnia 111 była pełnia, a ja nie mam opalu, żeby zrobić archiwa, żeby móc... szukaczka, te sprawy, nie? W sumie nie, to moglibyśmy teraz bić Krappinga na upartego. I w tym czasie poczekać. Ale nie, my się wyrobimy raczej, więc no jakby... Żeby trochę przyspieszyć, to teraz będę tworzył... Będę się zmieniał w Wilsona. Tak, to jest mój plan. Chociaż w sumie, może faktycznie najpierw się skupimy na na bossie. W sensie na Krappingu. Jeżeli faktycznie będzie czas, to wtedy się zmienimy i zbijemy jeszcze tego muchosmoka, bo muchosmoka musimy zbić, bo nie mamy żadnego zielonego dżemu. Chociaż możliwe, że jeszcze jest druga gałąź ruin, której nie wyeksplorowaliśmy, ale eksplorowanie ruin wiosną to jest raczej średni pomysł, a ja nie mam soczewki skonstruowanej cudownie. Dobra, to mogę tu... I tak nie mam zielonych dżemów, więc wywalone. Dobra, to skupmy się na początku na Krappingu. Szkoda, że nie zrobiliśmy misia. Dobra. Jedna rzecz na raz. Najpierw zróbmy mózgusa, bo będziemy chcieli zrobić Weather Paina, żeby
kancelować ewentualnie, chociaż ja się zastanawiam, czy ten właśnie spell nie będzie fajnie działał na Cap Kinga, ale wolę się, wiecie, wolę ty, to może rozjeźdźmy je spellem. To działało. Ja pamiętam, że my tak robiliśmy. Okej, okay, ja bym chciał tak z dwa rozjechać jednym spellem. To jest moje małe marzenie. Weź odejdź trochę. One w ogóle nas nie unikają teraz. O co chodzi? Ale o co tu chodzi? No ładnie je rozjechaliśmy, trzeba przyznać. Nie chcę walczyć ze starą, naprawdę. Idź mnie z tą starą. Weźmy piórka. Rozwalmy jeszcze te dwa młode. O, się zablokował, a to zepsułem. O mój Boże, aż mnie dupa zapiekła. Patrząc na to, jak on się tam... O, fuck. No i się zespiła matka. Dobra, wypchniemy. Tego młodego daliśmy, bo on jest obity. On jest, słuchajcie, tak obity, jak tylko młody może być obity. Nie uciekaj! To jest właśnie z nimi problem. One są strasznie szybkie. O, żaba go soluje. Beka. No, bo tutaj jeszcze piórko. Ale my chyba będziemy jeszcze mieli. Możemy zawsze użyć znowu spe... Albo go podpalić. Ale to trzeba trafić. Weź stani nam. On się z... Co on robi? Widzowie, ja nie mogę. Stań w miejscu. One latają jak smród po gaciach. Dobra, trafię. Wait. To się musi udać w końcu. O! Jednak trafiłem. Dobra, myślałem, że nie. Ja oba trafiłem? Ty? Aha, nie, ja mogę je dobić jak płoną. Z tym studentem debilem. O, masło. Co on tu robi? Ugaśmy to lepiej. Chodź tu. Chodź tu. Dobra, i elegancko. To, że one... O, no to wytłukliśmy potomstwo. Elegancja Francja Dawidy Bankowe. Nie, bo ogólnie samej matki się nie opłaca bić. Bo jeżeli bijecie matkę, jakby to był jakiś Binding of Isaac, to możecie dostać za matkę tyle samo piór, co za jedno potomstwo, więc... Albo możecie dostać też dwa razy więcej, ale jakby wiecie, ona ma 6000 punktów życia, mozlingi mają 600, no to trochę bez sensu jest tutaj tak tryhardować. Czy to Marek? To ja, dzień dobry. Pobity jak żona. Spell działa. Czy według mnie któryś z tych skinów z nowych figurek będzie droższy od Funko Popów? Nie sądzę. Nie sądzę. Wydaje mi się, że Funko Popy jakby swoją wartością już tak poszybowały w górę, że wyżej się nie da, nie? Chociaż z drugiej strony, jeżeli nie zrobią, nie wiem, jakiegoś dodruku czy czegoś w tym rodzaju, no to nie ma szans, że będzie spadek ceny. Musiałby... Nie no, bo parasolka spadła, ale dlatego, że Pop Spot sprzedał jakieś 20 czy 40 figurek i one wszędzie, wiecie, poszły. Dobra, to my musimy teraz myśleć o Crab Kingu. Na Crab Kinga potrzebujemy masę drewna, ice staffy, miecze nocy, więc trzeba nowych drzewców sfarmić. Co jeszcze potrzebujemy? Żarcie na psychę nie. Ktoś mądrzejszy mógłby mi podpowiedzieć, jak to działało z Crab Kingiem, bo mi się wydaje, że podpalenie go nie powinno być problemem, bo na początku myślałem, nie no, on jest przemoczony, a potem sobie uświadomiłem, że nie, on nie jest przemoczony i że właśnie to była kontrowersyjna część. Kurde, ostatni mi jadę do Zakopanego na nauty. A, nie wiem, w życiu nie byłem na nautach jakoś. Ale no Zakopane to ogólnie jest skam. Jakby ja byłem we wrześniu w Zakopanym i ja byłem w szoku, jak ja znalazłem nocleg za 8 dych. Co prawda wiecie, nie w pokoju, tylko w... O, to jest cenne akurat dla nas teraz. Co prawda nie w pokoju solo, tylko takim, że spałem z pięcioma ruskami. Ale słuchajcie, 8 dych za pokój. Opyla się. Lodówka jak zwykle zgniła. Możemy w sumie to przepiec, bo to się może przydać. Kiedy PL Vivo? Na samym końcu serii, ze względu na to, że wtedy nam się tutaj zespi Guardian i no to będzie raczej dosyć problematyczne. Cap King się nie pali? Nie, jeden rabin powie tak, drugi powie nie. Jaka jest prawda? To jest moje pytanie.
Dziewczyno, powiedz mi, czy... O, wykluło się małe cholerstwo. Chodź tu, małe cholerstwo. Okej, jak my stoimy w ogóle z Ice Staffami? Dobra, bez problemu. Dobra, bo my musimy go teraz mu rozwalić dupę. Ja tworzyłem Ice Staffy? Hej. To jest Team Pepperoni. No spadaj się. Ona wybuchnie ogniem? Nie, ona wyrzuci tylko jajo, nie? Nie będę miał tutaj pożaru, prawda? No, tak, dokładnie. Biden... Widzę, nie wiem, chyba drugi raz ten przedmiot w swoim życiu. Jakby to jest przedmiot, którego się prawie nigdy nie widuje. Ale trzeba przyznać, nawet dopiero teraz się przyjrzałem i zobaczyłem, co to jest. Że to jest... co? Że tu ma oczki i to jest faktycznie ta zamrożona lawalwa. Nigdy na to nie zwróciłem uwagi. Co może być dziwne, ale dokładnie tak było. Dobra, co my tutaj mamy? Więcej żarcia trzeba ugotować. Możecie mnie nazwać okrutnikiem, że ją tak potraktowałem. Ale w sumie mam to w dupie. Więcej normalnego mięsa by nam się przydało, to byśmy mogli ugotować coś lepszego. Bo po prostu niepotwornego. Ale możemy to zamienić wszystko w jaja. Wstawaj, samuraju, potrzebujemy więcej jajek. Jest, no właśnie po to go mam. Ty, a on... Ile on jajek przerobił? O co tu chodzi? W ogóle będzie planowany gęsiołość i on daje hiperpiro, które nieskończenie to strzelanie to nadami, które ładuje się jeden nabój na 30 sekund. A ja nie pogardzę lunarnym gęsiołosiem, ale teraz się spodziewamy raczej cienistych mobów. Jak to Kacper to określił, cienisty... Antlion, tak? No, jakoś nie wyobrażam sobie cienistego Antliona, jakby... Chociaż lunarny... Zastanawiam się, czy lunarny walk jest tak dużą abstrakcją. Nie wiem. A jestem debilem po raz enty, bo zostawiłem szkło na dole. Przecież ja potrzebuję tutaj zrobić soczewkę. Znaczy na górze. A! Dobra, ale mamy na pewno Ice Staffy. To jest pozytywna wiadomość, więc... O, tu jeszcze jest jeden Ice Staff. To możemy wywalić w sumie na ziemię, żeby tu leżało. Dobra, więc mamy Ice Staffy ogarnięte na pewno. Zróbmy jeszcze tego miniona cholernego, żeby lud skandował i lud był szczęśliwy. Chyba mam nawet skina do muchu smoka. Cieństy Antlion może być zarąbisty. Znaczy wygląda jak... Znaczy koncept dla mnie to jest czysta herezja, ale właśnie w sumie lunarny walk też jest abstrakcyjny. Czy jest na takim... Nie, bo Antliona ja tak czuję jako trochę takiego Bambika, jeżeli chodzi o bossów. A tu jest kolejny ile tu niebieskich dżemów? Zupełnie jakbyśmy mieszkali pod ziemią i żeby je padał, gdzie nimi pada non stop z nieba. Soczewkę robisz przy maszynie, a nie kuli. No właśnie wiem. Wiem i zostawiłem przy kuli soczewki. Nie. Zostawiłem przy kuli kamień księżycowy, który potrzebuję mieć na dole, żeby zrobić z niego soczewkę. I zapomniałem o tym. I zapomniałem też 8 światowych kamieni. Dobra, zmianki będziemy robili potem. Teraz w dupę z nimi. Kule w sumie też mogą. Chociaż tutaj kula też niczego nie zmienia. Lepiej, żeby przy portalu leżała. Okej, to my teraz idziemy na mozaikę. Na mozaikę, no to nie mamy tu żadnego skrótu, musimy lecieć z buta. No dobrze. Cupking może się palić, ale szybko się gasi. Ale pamiętaj, że gamy Willow, która... no nie ma. Chociaż właśnie, jak my będziemy go kancelować lodowymi zaklęciami, to czy to w ogóle będzie miało sens? Bo my go będziemy cały czas jakby gasić, nie? Więc nie wiem, czy w ogóle ten buff do obrażeń ma jakikolwiek sens. Czy... Chwilę, bo w przypadku takich macek, znaczy szczypców Cupkinga, to jakby zauważcie, że jak mamy szczypiec Cupkinga, on ma ile? 500 punktów życia? Czyli Night Swordem potrzebujemy 8 uderzeń, żeby go rozwalić. Nie? No coś takiego. 8 uderzeń, żeby rozwalić... szczypca, to jeżeli będziemy mieli modyfikator obrażeń i będziemy bili 85, ale my wtedy jednocześnie musimy go podpalić, co też nas kosztuje jeden atak, to czy to w ogóle się opłaca je podpalać?
Bo jakby tracimy jeden hit. No tak na oko powinno się opłacać na tego jednego hita, ale chyba nie będę korzystał z kombuszczyna z miasta w zachodniopomorskim. Wydaje mi się, że to nie będzie optymalne na Cup Kingu, że jakby będzie za dużo takiego chaosu, nie? Jakby ta walka jest sama w sobie wystarczająco chaotyczna. Dobra, my możemy sobie wziąć Arnes brzydki. A ja miałem jakiegoś takiego lodowego, nie mam go? Nie mam go, jak się okazuje. No dobrze. Hej. Będziesz dał mordę. Się śmieje śmiesznie. Nawet zabawny typek. Dobra, korzystając z tego, że musimy wyfarmić drewno na typa i jednocześnie musimy... Szkoda, że misia nie mamy rozwiniętego. No dobra, trudno. No to się skupmy teraz może na miśku. No Jezu, jeszcze trzeba poprzynosić te... my tu jesteśmy i my tam mamy jeszcze... Dzięki Mapping Polska za suba. My tutaj mamy jeszcze buty, to my je też od razu sobie weźmiemy, bo jak będziemy przynosili ołtarze, to na pewno się przyda, bo jakby obczajcie, my Crab Kinga mamy tutaj, nie? A Lunarną mamy tutaj, więc wykorzystamy buty do przerzucenia ołtarzy i to będzie, myślę, że... No fajne, że zaoszczędzi nam trochę czasu na bieganie. No idealnie się nadaje na kolejnego planowanego bossa, bo jest słaby. Ja bym chciał jakiegoś mocnego bossa. Jakby klejarzem, chociaż wiecie co? Nie podoba mi się to, że jak są ci nowi bossowie, to na nich są metody, żeby ich zabijać. Bo jakby jak się pojawił właśnie Lunarny Duclops, to ja pamiętam, że na tym streamie, gdzie my go testowaliśmy, to ja miałem takie... Kurde, jak się go zabija, przecież ja nie mogę go zabić i to było super, jakby takie właśnie, wiecie, kombinowanie, ale jak tylko tak naprawdę ogarniesz, że musisz mieć tego Fire Staffa, to tak naprawdę cała walka staje się dziecinnie prosta i sądzę, że to ujmuje bardzo. Okej, okay, chwilę, gdzie my mamy, tam mamy. Nie, myślałem, czy może tutaj nie dałoby się tego jakoś mądrze zrobić, żeby już te buty pozostawiać w strategicznych miejscach, ale nie przychodzi mi to do głowy, więc po prostu zaniesiemy wszystko na dół. Więc teraz chyba pójdziemy ścinać drzewo. Wiem, że to jest bardzo fascynująca część i wszyscy jesteście bardzo zainteresowani ścinaniem drzewa. Ale musimy mieć drewno i musimy mieć jak w ogóle walczyć, więc liczymy, że się pojawi nam jakiś drzewiec, ale jednocześnie ścinamy sami największe drzewa jak się da, więc myślę, że tutaj łopata też może oddać. Czy my mamy na to sloty? Boże, mamy kampus Saka i nie mamy slotów, ale z drugiej strony ile my mamy rzeczy ze sobą? Dobra, ja bym to tu wrzucił, bo to są rzeczy, z których teraz będziemy cały... Gdzie jest ta siekiera? Tu jest ta siekiera dziadowska. Bo to są rzeczy, z których teraz będziemy non-stop korzystać, więc bez sensu, żeby to tam latało gdzieś daleko, skoro można być pod ręką. Okej. O! Speedrun, naprawdę. Speedrun przywołania drzewca. Nie no, no to jeden nam w zupełności wystarczy, mi się wydaje ogólnie. Dobra, miasto w zachodniopomorskim. Mamy 85 obrażeń. I pałujemy typa. Chciałem sobie się napić kawy, a on mi tutaj broń kończy. Idealnie się zgasił, żeby nie musieć wyciągać zapalarki. Pięknie. Żeby to była jakaś tragedia. A jeszcze kombuszczyn trwa. On ma naprawdę długi, jakby to 30 sekund strasznie się długo ciągnie. Nie wiem, czy to ja mam po prostu... Czy to oni wydłużyli do jakiejś minuty. Ja szczerze uwierzyłbym, że on teraz kombuszczyn trwa koło minuty. No dobra, ale my też potrzebujemy drewno, więc to niestety ten drzewiec... Willow, to moja żona, przyturlał jeden złotego. Ani kraba, ani jego szczypiec nie da się podpalić, niestety. Proszę przestać siać dezinformacje, ano i nie polecam Berniego na karba, bo go rozmraża, kiedy nie trzeba. No właśnie, tak też się tego obawiałem. Czyli reasumując, tylko zaklęcia Willow mają chyba jakiś sens. A właśnie możesz od razu Willow, to moja żona, się wypowiedzieć, jak to właśnie wygląda z spellami, czy na przykład pozwala on rozwalić heala
W sensie uniemożliwić mu heala, kiedy się wali, czy to jest za mało? I czy to się w ogóle opyla, nie? Jakie jest skill tree? No tutaj, a, tu się klika skill tree. Screenshot, raz, dwa, trzy i nie ma. Co studiuję? Elektrotechnikę. Ale teraz na szczęście jest ten piękny okres, w którym nie muszę nic robić na studiach, bo zdałem całą sesję w pierwszym terminie i miałem, teoretycznie miałem 2 tygodnie wolnego, ale faktycznie cały czas pracuję nad filmami. Czy jednym filmem konkretnym i no mam wrażenie, że trochę mi kanał przez to umiera, że siedzę nad jednym filmem tyle czasu, ale wierzę, że ten film, jakby to ująć, on teraz zrobi całkiem fajne wyświetlenia, ale też potem będzie jakby przyciągał ludzi do kanału, nie? Bo jakby ludzie będą googlować, jak kajtować moby w Dunsterwie i wtedy wchodzi 50-minutowy mój film i wszystko pięknie. Wiecie, zrobi się rozdziały, żeby łatwo było wszystko znaleźć, tylko... No dobra. Ty dewna potrzebujesz, to wykorzystaj Belgera. Chłopaki, wy wiecie, co Belger robi wiosną? Wiosną Belger nie jest zbyt wydajny w tym, co robi. Na następny plugin też planujesz chodzić jako prowadzący, czy jednorazowo? Właśnie ja bym chciał coś jeszcze zrobić, tylko problem jest taki, że robienie znowu tej samej prezentacji według mnie mija się z celem, bo jakby dawać 2 razy tę samą prezentację wydaje mi się trochę cringe'ową, w momencie, zwłaszcza, że wrzuciłem ją jeszcze na kanał, nie? Więc każdy, kto chciał obejrzeć, to ją sobie obejrzał. O Boże, przecież potrzebujemy kosmicznych ilości drewna. Właśnie zrozumiałem, ile my musimy tego naciąć. Well, trudno. Takie jest życie. Czemu nie nagrywasz więcej shortów? Widziałem, że kiedyś nieźle żarły. Wiesz co, nie chce mi się. Shorty są strasznie upierdliwe. Chociaż cały czas myślę sobie, no, trzeba zacząć robić shorty. To przyciąga nowych ludzi, ale potem się nie chce tego robić. Bo jakby te gówniane napisy, one są strasznie męczące. A poza tym to konwersja tego też... Nie lubię tego robić. Po prostu nie lubię nagrywać shortów. Nie lubię tej rozdzielczości. Bo jakby ja muszę... Na ogół jak ja pokazuję rzeczy w Dunsterwie, jak coś się dzieje, na przykład, nie wiem, jak kajtuję jakiegoś moba, nie? To ja kajtuję na takiej zasadzie, że ustawiam się właśnie bokiem, że powiedzmy kursor to jest boss, ja biegam wokół tego tak, w ten sposób, bo wtedy jakby doskonale widać odległość pomiędzy nimi. A shorty są właśnie tak zrobione, że ja muszę cały czas zmieniać ten właśnie kadr i prowadzić za postacią, żeby w ogóle tam było cokolwiek widać. I jakby to nie da się tego zrobić tak, żebym był z tego jednoznacznie zadowolony. Więc te shorty to są właśnie takie Nie jestem fanem. Wolę robić rzeczy dobrze. Nie mam jakichś automatów, które robią napisy. Wiesz co? Gdybym mówił po angielsku, to tak, ale jesteśmy w Polsce. I niestety nie, to tak nie działa. Poza tym jak są napisy, to one... Jak są te automaty właśnie do napisów, to one na ogół działają w takiej zasadzie, że one wtedy wklejają całe zdania, a też w shortsach raczej się działa na takiej zasadzie, że tam robisz po 1-2 słowa i jakby to tak dynamicznie napierdziela, nie? I jakby to też... No to jest takie TikTokowe właśnie, dla ludzi z niskim attention spamem, że coś musi się cały czas dziać. I to jest... No dużo z tym roboty. No i właśnie po angielsku są rzeczy, które to obsługują, ale po polsku nie. W sensie tam te 10 najbardziej popularnych języków. Tam jakiś chiński, hiszpański, francuski. Na pewno miały do tego AI, nie wiem czy to jest AI, nie wiem jak to działa, ale na pewno da się to zrobić. Ile mam aktualnie godzin na stawie? Ponad 6000. Nie rób z tego mucho smoka bulionu. Jesse, o czym ty do mnie mówisz? Dobra, 40 desek potrzebujemy. Fajnie jakby w sumie się jeszcze długi drzewiec nam zespił. Ja bym ci nie obraził. Willow, to moja żona, przeturlał 1 złotego. Mógłbym, tak jak Baron pisze. Lunarny laser kanceluje mu leczenie, ale ja osobiście wolę Weather Pain, bo można rzucić tornada i wrócić dalej do bicia, a spell zabiera za dużo czasu, ale może to skill issues z mojej strony. Właśnie mi się wydaje, że to może być poważny problem, że w momencie, w którym ty walisz laserem, to... Nie jesteś w stanie, nie wiem, naprawić łodzi. Właśnie tutaj może faktycznie trzeba będzie więcej skilla. Więc nie, ja myślę, że weźmiemy sobie ambelki, ale to one
Ale będziemy, zobaczymy po prostu w walce, jak to będzie wyglądać. Jeżeli będzie wyglądać dobrze, będziemy z ich korzystać, a jeżeli nie, to nie. Może zrobić Crab Kinga z miśkiem. Ludzie pisali, że nie, to jest słaby pomysł, bo misiek rozmraża Crab Kinga. Ale ogólnie samo zamrożenie Crab Kinga jest trochę takie... Nie spodziewałem się tutaj. Samo zamrożenie Crab Kinga jest delikatną pułapką, bo w momencie, w którym on jest zamrożony, gracz sobie myśli, okej, boss jest unieruchomiony, nie jest w stanie zagrozić mojej łodzi, to jest dobry moment, żeby, nie wiem, zebrać myśli, ułożyć ekwipunek czy coś takiego, ale to jest błąd, bo w tym momencie, w którym nawet on jest zamrożony, to cały czas jego szczypce się respawnują, a tak naprawdę najgorsze są właśnie szczypce, bo one się respią. I moment, w którym właśnie są szczypce, on się leczy, trzeba zrobić naraz trzy różne rzeczy, bo trzeba naprawiać łódkę, zbijać leczenie i zbijać szczypce. No jest najgorszy. Nie? Tak, ale to jest zupełnie angielskie napisy i przetłumacz je w Google. Ojoj. Być może ci nic ty spell zamiast normalnego. A on mi wyjdzie lepiej? W sumie może wyjść lepiej, bo on jest znacznie szybszy. Możesz mieć rację, Kacpercie. A my teraz jesteśmy... Ej, bez kitu to wypadałoby nam zmienić stronę. Więc dobrze, że mamy, ogarniamy ten portal i że będziemy się rolować w Wilsona. Bo po prostu sobie weźmiemy cienistą stronę. I masz rację, Kasper. I wiecie, 5% dodatkowe obrażeń zawsze na propsie. A i tak poza Fiel Weaverem, którego powiedzmy, że mamy w miarę obcykanego, to wszystkich bossów cienistych mamy zbitych, bo Shadow Pieces też już zrobiliśmy. Wystarczyło go misiem kolorowym nazwać i faktycznie live'a zrobił. Co? Nie wiem, o co ci chodzi. Ludzie zapominają, że cienisty spell istnieje. No tak, kto by o tym pamiętał. Dobra, my mamy w tym momencie 40 desek, czyli wystarczającą chyba ilość, więc mamy drewno. Ale będziemy jeszcze grindowali chyba drzewca, bo to co mamy starczy nam na... A nie jeszcze... O Boże, jeszcze 20 desek. Nie umiem liczyć, sorry widzowie. Dałem ci łapkę, THX. Akurat muszę przyznać, że nie patrzę na łapki, tak jak youtuberzy mówią, że o, łapki niesamowicie motywują. Wiecie co naprawdę motywuje youtuberów? Wyświetlenia. I tylko wyłącznie wyświetlenia. Jakby... W momencie, w którym wrzucasz film i widzisz, że idzie jak wściekły, robi znacznie więcej wyświetleń niż zwykle, to jest tak po prostu jak narkotyk. Przynajmniej, no może narkotyk to dużo powiedziane, ale to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące. A natomiast gdy film, który właśnie miałeś bardzo dobre do niego przeczucia i myślałeś, nie no, zajebisty temat, zajebiście wykonany, musi pójść szerokim echem, a tak naprawdę potem robi gówniane wyświetlenia, patrz sąsiad, no to jest strasznie takie dołujące. No i właśnie, no, mówię to odnośnie tego, że łapki, jak ja przynajmniej oglądałem YouTube'a jeszcze namiętnie jakiegoś jego w podstawówce, to wszyscy mówili, o jakie łapki są ważne, ale tak naprawdę jedyne o co chodzi w tych łapkach to, a może algorytm na to patrzy, ale... W sumie ja teraz tak sobie myślę, na co ten algorytm patrzy. Ja nie mam pojęcia, bo naprawdę, jak ja czasami wrzucam na przykład film, który procentowy watch time ma zajebisty, reakcje ma zajebiste, ale po prostu się nie klika, no to wiecie. Algorytm tutaj widzi, że się nie klika i pomimo tego, że są dobre reakcje, to go nie forsuje. Co się stało z Oxygenem? No skończyliśmy serię, ale myślałem o tym, żeby na dniach zrobić serię z... Jak skończymy może Willow, żeby zrobić małą serię live'ów z Oxygena. Bo szczerze mówiąc, ostatnio wyszła aktualizacja do Oxygena i tak mnie naszła ochota na tę grę. No po prostu... Jakby próbowałem ostatnio sobie pykać w wolnej chwili na swoim prywatnym save'ie, ale miałem takie właśnie... Wiecie, to jest ten moment, w którym wracasz do save'a po kilku miesiącach i masz takie, Boże, co tu się dzieje? O co tu chodziło? Nie chcę już grać na tym save'ie i masz ochotę zacząć nowego. Tak, ja mam właśnie teraz to i właśnie zamiast odpalać prywatnie kolejny świat, to myślałem, żeby właśnie zrobić jakąś taką, wiecie, seryjkę. I ja myślę, że to mogłoby być dosyć fajne. Napisałem do ciebie, co powiesz na live'a dzisiaj, misiu, o godzinie 15. Nie wiem, gdzie ty to napisałeś, byczku. Nie widziałem tego.
A może widziałem, ale nie pamiętam. Nie wiem. Nieważne, nieistotne. Dobry pomysł, dzięki byczku. Ale ja się zastanawiam, czy frekwencja na live'ach z Willow, która nie jest, powiedzmy, najlepsza, to jest kwestia tego, że ludzie nie lubią Willow, czy po prostu temat Donsterwa się przejadł, bo mi się wydaje, że nowa... Znaczy, miałem z tyłu głowy, że nowa Willow nie jest tak ciekawa jak... Znaczy, że ogólnie Willow nie jest dosyć ciekawą postacią, ale myślałem, że po tym reworku to się zmieni, bo ona naprawdę, tej wiecie, spele, według mnie to jest super. Jakby absolutnie jestem wielkim fanem nowej Willow. Jakby sądzę, że jest ona angażująca i momentami ma się takie, o Jezu, ile rzeczy do ogarnięcia, ale super. Okej, my będziemy musieli jeszcze krzemienia nafarmić. Ktoś może powiedzieć, jak to znowu krzemień, ale słuchajcie, musimy zrobić jakieś 10 dzit. 10 dzit to jest dużo krzemienia, więc dobijmy chociaż ten stack tego krzemienia, żeby mieć, nie? Wiesz co, idź w oko. I on teraz jest podpalony, ale tak się fajnie farmi na talbiudach embelki. Ty nie uciekaj. Muszę wam przyznać, że jestem fanem. Jestem wielkim wentylatorem. Dobra, daj mi to. Może lepiej by było, jakby był update tylko z nią. Myślisz? Czyżby Second Mind Turbiny zamieniał się w Willow? Nie, aż tak to Willow nie. Willow to moja żona, przeturlał jeden złotego. Cienisty spell to strata punkta i mo lepiej wyładować punkty w Berniego. Burning Bernie oddaje w chuj na Celestialu. A Burning Bernie? Aha, no w sumie moglibyśmy. Nie, ale ja ogólnie myślę o cienistym spellu, bo zauważ, że on ma o wiele krótszą animację. Zadaje może nie zbliżoną ilość obrażeń, ale też zadaje dużo obrażeń. Więc jakby cienisty spell w gruncie rzeczy bardziej zwiększa DPS, czyli ilość obrażeń na sekundę w porównaniu do niecienistego. Ja myślę, że to może być fajny krok, ale to jest też, to są moje dywagacje. Okej, my chcieliśmy jeszcze las pogmerać, tak, bo jeszcze więcej żywych kłód potrzebujemy. Nie podpuszczam, ale na Celestiala, nie chcę z uczniami, absolutnie. Lepsza niż Wikfruit, nie, akurat Wikfruit teraz jest kosmicznie mocna. Jakby jej tarcza to jest takie przegięcie, jakby może i ma gównianą wytrzymałość, ale kaman nie jest droga i zasranie sobie nią ekwipunku to jest może nie zerowy koszt, ale jeżeli ktoś ma więcej niż 5 godzin w Donsterwie, dobra 500, that goes from 0 to 500 real fucking quick, to ogarnie takie ilości złota bez większego problemu, tak samo sierści, okej. Okay. Ja liczyłem, że tutaj sobie będą te gówniane drzewa do ścinania na strzała, żeby wyzywać drzewców, ale ja nie widzę ich za żadnych, co jest... To jest dziwne. Naprawdę, nie ma żadnych drzew do ścinania, o co chodzi, widzowie? O, tu jest trochę starszy las. No nie ma żadnych one-hitowalnych. Jeszcze jednego drzewca bym chciał, nie? Albo dwóch. No ten jeden drzewiec po setnym dniu, to według mnie też coś, oni cały czas kombinują przy tych zasadach spawnych drzewców, bo czasami się respi jeden drzewiec, czasami, kiedyś pamiętam, że jak grałem Woodim, to zespiło mi się chyba pięciu. To jest na streamach, więc mógłbym nawet poszukać, ale mi się nie chce. Ale jakby wiecie, że kiedyś, jak pojawiało się drzewców, to 3-4 to był absolutny standard. Może nie 3-4, 2-3. A teraz mi się non-stop respi jeden, a przypomnę, że... No drzew... O. No i trzy. O, dobra, już nic nie mówię. Jak nie zauważyłem, czy o co chodzi? Czy jak ich podpalę, to oni potem... Dobrze by było ich w sumie zabić. Nie chcę tu z pająkami walczyć. Okej, okay, oni są nieustraszeni. To jest dosyć duży problem. Oni idą... Jak na Berlin. Weź się odpuść, typie. Ja pierdzielę, ile można gonić jednego Polaka? Może walniemy im spelem? Co wy na to? Tylko ja nie wiem, czy to nie będzie niebezpieczne i czy oni mi nie wywalą buły, więc spróbujemy może maksymalnie za daleko. No, wywalmy im jeszcze z dwa spele. No, jeden, żebyśmy mieli na podpalanie.
Okej. Pięknie. Nie no, to jest akurat zdecydowanie pozytywny aspekt nowej Willow. Nowej Willow, nie nowy Willow. Nowy Willow, du. Dobra, ale jak my zabijemy tych drzewców, to będziemy mieli żywych kłód już do końca gry. Więc no, trzeba zdecydowanie ich rozwalić. Okej, okay, tutaj zdecydowanie też przyda się kombuszczyn i frenzy. Nie, kombuszczyn był obszarowy, źle gadam. Ty, a może ja zacznę ich bić, jakbym miał więcej niż 2 godziny w tej grze? To jest moja propozycja taka. Teraz mi rozwalą kurde kask. Okej, chyba się zgasili. Ja bym chciał tego... Kurde, cały czas ten... Okej, ja bym nie chciał, ja bym chciał ich teraz rozdzielić. Bo teraz jeden mi umrze, a drugi... Co ja zrobię z drugim? No nie ruszę go. Więc chciałbym, żeby tylko jeden z... Tylko jednego sprowokować do ataku. Bo mogę go zgasić ręcznie. Dobra, trudno. Zgasiłem ich. Okej, teraz trzeba zrobić fokus, żeby nie zrobić głupotki. Nie stracić kasku, tam jest ten shadow. Okej. Tutaj 3. Gdzie jest ten shadow? A tu jest. Myślałem, że tam idzie od pleców. No, kask. Co mnie uderzyło? Shadow gówniany, chodź tu, kupo. No ma, jest światło, umył gituwa. Hej. Co tam? Nie reguluj odbiornika, toż to najprawdziwszy kombuszczyn. Nice, dlaczego przepieczone mięso jest takie gówniane? Hej. Weź mi daj to mięso. Super. I kask już dycha. Jaki rollback? Bez jaj, chłopaki. Myślicie, że ja mam 2 godziny w tej grze? Ty, o! Pięknie, zdargujesz ich. Nie, ale chyba nie. Ty, ale dostaliśmy emberków. W ogóle o tym nie pomyślałem. Opłaca się ich zabijać podpalonych. Ale nie. Ale też to, że oni się naraz palą, jest dla nas optymalne. Bo oni sami sobie nawzajem zadają obrażenia od ognia, nie? Okej, zapalniczką musimy wjechać. Żeby uratować drop. Daj mi to jeszcze zapalale. Jeszcze tego typa podpalimy. Nie no, takie ilości emberków dostaliśmy z tego, że to się prawie zwróciło. Podpalanie im dup. Not gonna lie, jestem całkiem zadowolony z efektu. Co? Daj planarny ogień. Nie no, na nich. Oni są zbyt dużymi bambikami. W sensie to jest niesamowite, jak z rozmiarem drzewca niebezpieczeństwo, jakie stanowi, rośnie wręcz eksponencjonalnie. A to było... przeintelektualizowane. Zagrożenie powodowane przez bossa rośnie eksponencjonalnie. No. XD. Dobra. Słuchaj, planarny ogień będzie. Nie, w sumie czy będzie? Czy ja teraz nie ukłamałem? Chyba ukłamałem, sorry. Dobra, ale patrzcie, ile mamy living logów. Przecież to jest... Starczy przynajmniej na trochę. Bardzo fajnie, podoba mi się. Jeszcze sobie kask nakarmimy, przecież my tutaj robimy taki recykling. Wszystko co my od nich bierzemy. A to akurat nie jest kwestia Willow. Chociaż nie, no bo dostaliśmy też emberki. Dobra. To my teraz... my chyba nie będziemy tego wszystkiego zanosić na dół. Tylko gdzie jest, przepraszam, Crab King? Crab King jest tutaj. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, wróćmy po prostu najpierw do bazy.
Tak trzeba się z tym wszystkim zabrać. Dobra, czy my coś jeszcze na Cupkinga będziemy potrzebować? My chcemy jeszcze zrolować pelki. I żeby to zrobić, musimy wziąć kamień księżycowy. Okej, będziemy przechodzili obok portalu, dobrze się składa. Tak, kamień księżycowy musimy ze sobą wziąć pod ziemię, żeby zrobić tę gówniane soczewkę. Będziemy mogli zmienić pelka. Dobra, mamy więc czapkę na zimno na dole, mamy masę ice staffów, mamy masę drewna. Pelki trzeba zrolować, embelki nafarmić, żeby jeszcze nimi spamować. Ja myślę, że embelki i cienisty spell mogą być tutaj kluczowe. A przynajmniej mam bardzo dużą na to nadzieję. Bo użyteczność tego spella byłaby, żeby znaleźć jakąś, byłoby bardzo fajne. Akurat. Możemy w sumie Willow to moja żona, przeturlał 1 złotego. Dzięki Willow. Przykro mi to mówić, ale Dark Sword ma lepszy DPS niż cienisty spell, ale ten próbuj, może znajdziesz dla niego jakieś ciekawe zastosowanie. Niemożliwe. Niemożliwe. Przecież ile zadaje? Jeden cienisty spell ma 5 różnych ataków, każdy z nich zadaje ile? Stówę. Nie? Czy ja źle pamiętam? KACPERT25 przytulał 1 złotego. Liquid, Speeda, no i burzę. I nie odczuwacie wrażenia, że pomimo wyjścia drzewka Willow z bety to ok? Dwa miechy temu to design jej emberów jest wciąż niedorobiony? Szare, jakby ktoś zapomniał je pokolorować, i brak animacji przy ich używaniu, a zamiast tego jakaś brzydka czerwona nakładka i... A, że chodzi ci o tę zmianę koloru? Na samą grafikę chodzi ci o to. Jest to jakaś uwaga. W sumie, czy jakikolwiek przedmiot w Donstelwie ma animację bycia w ekwipunku? Nie wydaje mi się, więc może to jest ta kwestia. Bo dusze też są nieruchome. Nie? Brzydkie w cholerę. Ja się nie mam takich myśli, ale też nie zamierzam ci mówić, że jest inaczej. Jakby nie mam opinii tutaj. Muszę się przyznać do takiej zbrodni jak nieposiadanie opinii. Okej, czy... Nie, smoczek na pewno nie triggerował chyba. Na pewno chyba nie triggerował. Gdzie jest ta cholera smocza? Ej, gdzie jest smok? Co, on zniknął? Kapelusz Maxwella ma animację, jak się go nosi. A racja. Znaczy, oni teraz chyba zaczęli... O, jest smoczek. Oni zaczęli coś teraz kombinować, bo na przykład jak coś jest pod wpływem deszczu. Jeżeli coś wchodzi w interakcję z kwaśnym deszczem, to wtedy ma animację taką. Nie do końca może... Ale mogliby faktycznie dać jakąś animację, żeby to było bardziej takie dorobione. Tu się zgodzę. Elding Spear. O! Tak, macie rację, macie rację. Jednak są przedmioty. To faktycznie. Klei nie umieją robić. My chcemy, będziemy chcieli psycha jeszcze, nie? No, jeszcze kaktusy trzeba będzie zbierać. Ale to... Na spokojnie, wszystko po kolei. Okej, ja potrzebuję jeszcze przynoszenie zrobić soczewkę. I my musimy wziąć ze sobą jeszcze lodowe... Chociaż my możemy już wytworzyć włócznie. Ile potrzebujemy włóczni? W chuj. Znaczy dużo. No. Znaczy tutaj może mi się trochę wymsknęło, ale no tych włóczni znaczy lodowych lasach zawsze jest potrzebne bardzo dużo. Tym przyciskiem się podnosi. Co takiego, byczku? Czemu Maxwell to mój ulubiony survivalista? Wiesz co, urzekł mnie zbieraniem zasobów. I to jest jego cecha właściwie od zawsze. Jakby ja bardzo... Dużo lubiłem zawsze budować w Donstelwie. Teraz może trochę bardziej poszedłem na tych streamach w Rush Bossów, ale jakby, no wbiłem 7000 na jednym świecie, gdzie tylko bardzo rzadko się zmuszałem do gry. Na ogół grałem z dużą przyjemnością podczas budowania. No i właśnie Maxwell do zbierania zasobów jest idealny, nie? I też jakby mnie w ogóle zachęcił do tego, żeby spróbować Maxwella. Helical Puma świętej już niestety pamięci. Który właśnie zrobił fajną serię, gdzie grał Maxwellem i naprawdę no super to wyglądało, super się oglądało jak on to grał. Bardzo pozytywnie wspominam. My jeszcze mieliśmy tu chyba gdzieś liny. O właśnie, tu jeszcze jest jedna. Mi się właśnie kojarzyło. Dobra, zrobimy 8 ice staffów i
może weź, zrobimy za dużo, ale lepiej zrobić za dużo, niż się potem złożyć i zessać, nie? Dobra, róbmy czwórkami. A ja właśnie przez przypadek wyłączyłem live streama. Znaczy, wyłączyłem okno, gdzie widzę czat. I to jest dosyć kluczowe okno podczas prowadzenia streama. Okej, okay, już widzę. Ile razy umarłem? Wiele razy. Wiesz co, ja muszę się przyznać, że nie podoba mi się trochę, ile razy umarłem na tym świecie. I chciałbym zrobić kiedyś mega baz, znaczy przeżyć na przykład 1000 dni bez żadnych rollbacków, nie? Tylko no właśnie problem jest taki, że to nieumieranie w Don't Starve polega jedynie na bardzo dużej ostrożności. Jakby ja nie lubię takiego, wiecie, przygotowywania i chuchania. Ja lubię, jak mi się kończą zasoby i mam jakby przygotowane dokładnie tyle, ile... Znaczy zużywam podczas walki dokładnie tyle, ile przygotowałem. I przez to dużo ginę. Albo przez jakieś takie, wiecie, gapiostwo. No i właśnie przez to gapiostwo na ogół umieram tą serię. No i właśnie marzy mi się, żeby kiedyś zrobić taką serię na poważnie, żeby gram 1000 dni bez żadnych absolutnie rollbacków. A wiecie, jak umieram, to jest właśnie ten aspekt, który my podczas streamów zupełnie wykastowaliśmy, że umierasz i próbujesz odzyskać swoje przedmioty, a cię cały czas coś zabija i to też jest przecież wtedy przekomiczne na ogół. I no trochę szkoda, że tego nie ma. Dobra, nie, my to chcemy zanieść, będziemy potrzebowali jeszcze perłę ogólnie. Dobra, ustaliliśmy, że tego nie chcemy. No to możemy wziąć w sumie wszystko, czemu by nie. Siekierę możemy odłożyć, definitywnie. Gdzie tu się siekierę odkłada? A, jeszcze chciałem Weather Paina. 33% to trochę cringe, jak na moje. Okej. Okay. No to co, dwa Weather Painy to jest myślę, że więcej niż... Znaczy zawsze to jest wystarczająco dwa Weather Painy. Nie pamiętam chyba, żebym zużył więcej. A ja wziąłem za mało mechanizmów. Żelki, nie? Amulet Willow złożyć? To moja żona przeturlał 1 złotego. Dobra. Czy my mamy wszystko? Problem polega na tym, że nie trafisz wszystkimi ogniami w jednego przeciwnika, więc zamiast 500 DMG zadasz 100 dwusetnych. Jedyny moment, kiedy ten spell dobrze działa, to gdy jesteś otoczony przez 5 przeciwników, czyli nigdy. A na macki? Żeby zaspamować mackami? To wtedy masz 3 przeciwników, to wtedy z 4 by weszły i tylko jeden by uciekł. Czy nie? Czy źle myślę? Dobra, zobaczymy na miejscu. Okej, szczęść Boże. Spoko, bo nie oglądałem. Co? Nie wiem, o co chodzi. Twój stary turbiner. No to jest coś, że potrzebujesz... Tak, rozwaliłem ścianę i muszę naprawić ją, żeby nie płacić, żeby mi nie zabrali kaucji. Ale mi się nie chce jeszcze. Nie wiem, tak wisi, to jest taki, wiesz, śmieszkowy cel. Na ogół te cele idą niestety na ZUSy i Urząd Skarbowy, bo mi się lubią dobać do dupy ostatnio. Strasznie dużo się płaci. To jest naprawdę, to państwo to jest skam. Dobra, czy my coś potrzebujemy jeszcze? Na pewno coś jeszcze wyskoczy. Czapka na zimno. Fajnie, ważne, żeby zabić go przed latem, bo jeżeli się latem skręci, to jest masakra, okej. Okay. Weźmiemy jeszcze psychę, zrolujemy postać i będzie wszystko, myślę. Mamy schemat... My nie mamy schematu na dźwig! Ja pierniczę. My nie mamy schematu na dźwig. Ale my weźmiemy go, bo tam jest obok kebabka. I tu mamy słoik nawet, dobra. Bo my skipnęliśmy tego questa. Możemy jeszcze wziąć białe drewno, I guess. Dzięki Agiusz serdecznie za wspieraka. Wybiłbym twoje zdrowie, ale skończyło, a mi się już kawka, jeszcze mam wodę, zdróweczko. Dobra, to możemy wywalić. To możemy wziąć. Co, chyba tyle, ale strasznie dużo rzeczy. Ja bym coś jeszcze zbandlował. Dobra, będziemy potrzebowali maksymalnie jednego buta. Bo będziemy chcieli tylko przerzucić na Lunardom, a wrócić już możemy normalnie, nie? W sensie na kontynent. Dobra, to będziemy chcieli jeszcze sfarmić embelki, kaktusy, zrolować postać. To są 3 rzeczy, które zrobimy przed walką. Zgadzam się, że student debil, co? Jezus, każdemu dobiera się do dupy. Jest. Nawet jeśli cień będzie słabo radził, to przynajmniej będzie te plus 10 do damage'a. Jest.
To aż 10%? Czy da się jeszcze ten skin łopaty? Nie wiem. Po prostu się zaloguj. Najprościej. Chyba. Czy nie? Nie wiem. Okej, okay, nie no, rzucimy gwiazdkę, więc będzie światełko. Skąd pomysł na nazwę kanału? Tak, miałem pseudonim gimnazjum. Wzięty z nazwiska. Bardzo kreatywny. Powiedzmy, że oryginalnie jestem turbacz. Nie jestem turbacz, ale powiedzmy, że coś takiego. Więc naturalnie przeszło w turbinę. Ale w sumie tylko jedna osoba mi tak. Na ogół byłem Maruś. Ale Maruś jest trochę dziwnie brzmi według mnie. Dobrze, że nikt mnie już nie nazywa Maruś. W sumie moglibyśmy sfarmić znowu Steve'a, jakbyśmy chcieli. Pod budki. To co my chcemy teraz? Cup King? Nie. Zrolować postać? Sfarmić emberki? Coś jeszcze? A, i kaktusy. Dobra, to najpierw... Nie, ale kaktusy mamy na miejscu. Dobra, to najpierw pójdziemy pozalować postać. Maruś Turbownik. Bartłomiej Turbownik. Ostatnio oglądałem twój film na temat rzeczy z Turecji. Ty mówisz tam, że Sierki Love nie jest wart robienia. Znaczy, no zdecydowanie się zmieniło, no bo to jeszcze było sprzed Świniołaka, nie? I teraz przy... Znaczy, sam Świniołak jest powodem, żeby ten Sierki Love wytwarzać. Jeżeli ktoś jest purystą, to może też go wykorzystywać do kopania... do kopania czego? Do kopania Deadstone'a z wyłomów i czystego blasku. Raczej Deadstone'a. Nie z wyłomów, tylko z tego tam. Ale no. Masz świadomość, ile razy wpisywałem twój nick na YouTube, za każdym razem widziałem filmy o turbinach wodnych i wiatrowych. Ja jestem ciekawy, ile razy ktoś szukał informacji o turbinach wiatrowych i wodnych i wyskakiwał mu mój kanał. Przecież to jest najśmieszniejsza rzecz, jaką mogę sobie wyobrazić, że jest jakiś tam Janusz, który właśnie jest poważnym właścicielem elektrowni wodnej, wpisuje, żeby się czegoś dowiedzieć i wyskakuje mu kanał o Donsterwie. Jakby można by wtedy zarzucić tezą, że cały ten kanał jest jednym wielkim trollem, ale niestety nie jestem tak śmieszny. Dobra, Willow, Pelki i teraz tak. O Jezu, trzeba na nowo je rozdać. Nie, to my ze wszystkich korzystamy z peli, więc bierzemy wszystkie. To zdecydowanie, dłuższe palenie zdecydowanie. A co kosztuje? Ha, tego nie możemy wziąć. No to fajnie by było mieć... Dobra, najwyżej jeszcze raz zrolujemy, bez problemu. Wyższe życie. To jest lunarne. Ja chcę Shadowa. Okej. Kiedy jakiś oni... No właśnie jest teraz taki plan, żeby coś tutaj ruszyć w najbliższym czasie. Oni. Ale to chyba by było dopiero w przyszłym tygodniu. Bo w tym tygodniu... Znaczy, no nie wiem, bo... Tyle rzeczy naraz. Bo jeszcze jest ten serwer, który muszę zrobić. To chyba najpierw by wleciał serwer, dopiero oni. Potem. Muszę ułożyć ekwipunek, bo mamy strasznie nasrane. Nic tylko nasrać na środku. Gdzie jest poprzednia zapalniczka? Dlaczego ja w ogóle nie korzystam ze skina do zapalniczki? Przecież on jest zabójczy. Bo on wtedy wygląda jak taka elektryczna. Tam plazmowa. Zwijcie tak jak chcecie. Okej, okay, Bronisława też możemy wydupcyć. Hot. Dobra, gdzie idziemy? Teraz po embelki. Teraz. Co? Boże, w innym sezonie niż jesień challenge. Boże, oby nie. Nie no, latem też S. Serwer dla widzów. No jest taki plan, ale to... Prawdopodobnie będzie dopiero w przyszłym tygodniu, bo teraz będę miał w weekend gości i nie będę miał za bardzo czasu, żeby streamować. Więc no. Nie, ale plan jest taki, żeby schostować serwer dla widzów i zrobić wyzwanie, że pierwsza osoba, która przyniesie na przykład koronę CSL Championa... o Jezu, ale komarów. Pierwszy raz chyba tyle aż widziałem na raz. Że pierwsza osoba, która przyniesie CSL Championa, to wygrywa konkurs. Turniej polega na tym, że po prostu musisz przynieść ją. I wiecie, byłby hostowany w jakichś ludzkich godzinach, tak żeby ktoś w nocy nie usiadł w 3 godziny i tego nie zrobił, kiedy nikogo nie będzie. Nie? Tak żeby na przykład był wtedy hostowany, powiedzmy, 15.
24 to chyba są takie szczytowe godziny. 9 godzin to i tak dużo. A, jeszcze chciałem pszczoły spalić, beka ze mnie. Nie, ja mam teraz psychę. Halo, jak się zbija poczytalność? Ja chciałbym Bronisława wykorzystać. Dzień dobry panom. Tak to jest, jak się nie ma pamięci. Wygląda jak żaba. Cienista żaba. Dobra, kombuszczyn. Halo, panowie, co się tam dzieje? O. Może ja założę pancerz, bo ja właśnie speedanuję wywalenie się z życia. On powinien wchodzić jakoś w interakcję z tym ogniem. Change my mind. Zmień mój mózg. Nie, nie powinniśmy teraz jeszcze gasić, bo gasimy wtedy pszczółki. Okej, okay, ten tu jest zagrożony. To ja mam wrażenie, że strasznie tego mało wyfarmiliśmy tym razem. Jakoś się nie udało w życiu. Znowu w życiu mi nie wyszło. No nie no, tak z dwa staki to by była pożądana ilość. Mamy stak. Tak źle. Dobra. Czy są... Halo. Ja widzę, że wy tam próbujecie uciec. Dobra, teraz chyba będzie więcej. Kto by mnie uderzył? Ktoś się nie pali. Dziad Polak najgorszy. Jakiś kokon się pali? W sumie pada kill bardzo. Chyba kokony się wtedy nie zajmą. A może żądła się pospalają. Byłby git bardzo. No tak to wygląda nawet. Dobra, żaba się nie sta znowu. By wykończyć tutaj przetrwańców. No nie no, kokony się dobrze trzymają. Dobra, zbierzmy teraz wszystko. Panowie, proszę tu spokojnie. Ja tutaj działam jedynie w dobrych intencjach. Biją mnie. Patrzcie, stack drogi pięknie. No to jest 16 już speli, no to chyba styknie? Chyba styknie, nie ma się tutaj co mordować. Jeszcze bym trochę tego podłapał, bo to też żyćko jest. Ale ja jestem po prostu fanem posiadania życia. Sorry. Motylki. Też życie. Dobra, starczy nam. Idziemy dalej. Dlaczego ja to mam ze sobą? Nie wiem, ale trudno, niech będzie. Możesz wormholem? Wyrzuciłeś misia? Pokochaj pluszowego misia. Epsilon Xelent Cu przeturlał 3 złote. Jest. Dawno nie było Forge z widziami, było mówione, że nie będzie już. Ma zamiar znowu być, jak z tym, bo ja to bardzo lubiłem. Znaczy, no ludzie nie lubili, to był ten problem, bo ludzie na ogół chcieli grać, ale nie chcieli oglądać, jak ktoś inny gra, bo wszyscy już widzieli dokładnie, jak to wygląda, więc tutaj ciężko, żeby coś takiego ciekawego, ten sam... Jakby Forge z widzami jest spoko, gdy się gra po prostu, ale na streamie to się według mnie nie nadaje, gdy już wszyscy wiedzą absolutnie wszystko na temat tego trybu. A ja miałem zbierać kaktusy i tego, okej, okay, tu są też, może być, nie kłócę się. Okej. Okay. Dzięki za sposób na duszę, spoko. Okej, okay, musimy tutaj pamiętać o deszczu i pancerzu. Forge ze wspierakami kiedyś? Nie na streamie jak już. Znaczy, no ja chętnie, tylko no ja nie mam czasu, żeby sobie samemu popykać w wolnej chwili, nie? Jak siedzę i tylko montuję ten gówniany film przez ostatnie 3 dni? Nie, dłużej. To ja właśnie zrobiłem jakąś herezję. Nie, no nie wiem, w sumie długo nad tym siedzę. To jest moja myśl główna. Dobra, my dużo też nie potrzebujemy, bo na Cupkingu no to tyle, żeby nam shadowy nas nie wkurzały, nie? I tak naprawdę tyle. No 10 kaktusów to jest dużo. Myślę. To co? Wszystko? Wszystko. Płyniemy. Jeszcze jest... Możemy się w sumie... No, pozbyć przemoczenia. Zauważyłem, że twój gameplay, Willow, polega na kapitulacji
Jak na kapitulacji? Jak, gdzie tu jest kapitulacja? O co chodzi? Co jest lepsze od anihilacji pszczół, dzika czy ugnił? Zdecydowanie ruda. Przecież ruda to jest piękne, jak ona dostała tę dzidę. Ona się wtedy leczy, a Willow no jeszcze trochę dostaje po mordzie, więc zdecydowanie Willow. Czy my tu mamy pioruny ochron? Zajebiście. Wykorzystamy tę łódkę. W sumie mogliśmy przygotować jeszcze jakieś boat patche. W sumie mieliśmy tam bardzo dużo zasobów na boat patche, ale już trudno. Czy w filmie o kajtowaniu będzie segment? Nie, nie będzie o kajtowaniu gaczy, bo jest o kajtowaniu mobów. Czy żebyś simpował do Rudej? Simpuję do tego, jak ona może farmić zasoby na przy pszczołach. To jest po prostu magiczne. Podpójmy może najpierw do kebabki, bo my teraz jesteśmy dosyć dobrze, jeżeli chodzi o cykl dnia i nocy. Bo na luzie, no znaczy może nie dopłyniemy rano, ale dopłyniemy tuż przed porankiem, nie? Późno w nocy. Więc będzie idealnie, żeby od niej jeszcze wziąć ten schemat gówniany. 10 desek jako Willow, łatwe sanity. No niby ta. Ale wiesz, nie będę się bawił w konewkę podczas cupkingu. Chociaż z drugiej strony on lodowym atakiem wszystko gasi. Więc to by też miało rację bytu. Ciekawy pomysł. W sumie można by tak robić, że się podpala. Tylko pamiętajmy, że my mamy tego pelka, że fires you set won't spread. Więc trochę ciężko z podpalaniem. Właśnie jak wtedy? Jak masz 10 desek, to musisz rzucić jakąś gwiazdę, które to podpalą. Jakby nie możesz tego po prostu zrobić. Będzie rollback? Być może tak. No właśnie trochę żałuję, że nie zrobiłem sobie takiej stacyjki do odnawiania. Tylko, że właśnie jako Willow ja nie potrzebuję odnawiać poczytalności, bo tak naprawdę Belni na ogół tutaj... Ja lubię korzystać z Belni Sława, więc jakby cenię sobie niską poczytalność, nie? To jest ten problem. Zapalniczka Willow, przecież masz gwiazdę w zapalałce. No to kurde, dwie embelki trzeba wywalić w to. A tego pierwszego skilla, dobra. Masz rację, dobra, do podpalania obszarowego. To zrobiłem 2 IQ Gaming. No w sumie full psycha za jednego embelka, spoko. Jak się dostaje do skrzynek po jedną rzecz, kontrol jest kluczem. Halo! Proszę się obudzić. Ty, parasol wyjęła, bardzo miło. Ja chcę schemat na dźwig. Dźwig. Pani by było... Okej, okay. Hot take. Jak my teraz stracimy to wiosło, to nie mamy czym wiosłować. Więc trzeba to go narąbać. I mamy już czym wiosłować, git. A jakie questy były, że perła jest bez zrobienia śmieci? Zrobiliśmy sałatkę, śnieg, deszcz, czyli jakby wszystkie te dodatkowe i krzesło. Więc chyba nawet zrobiliśmy jeden za dużo. Tak jak ja liczę. Tak, zrobiliśmy jeden za dużo, że bez śmieci. Zrobiliśmy 11 punktów przyjaźni. Bo na ogół właśnie z tych wszystkich questów to z krzesła, deszczu, śniegu i sałatki trzeba zrobić 2. Nie? A my zrobiliśmy 3. Nie, wszystkie zrobiliśmy. Z kitu wszystko zrobiliśmy. Dobra, może jestem pijany lub niespełna rozumu. Co nie byłoby w sumie niczym nowym. To nie jest hot take, tylko... To nawet nie jest take, to stwierdzenie faktu. Nawet nie wiem, o czym mówisz. Ale mam pamięć złotej rybki. To trochę... utrudnia komunikację w momencie, w którym twój rozmówca nie ma pojęcia, o czym wcześniej mówił. To ja, dzień dobry. Masz buta? Mam buta. Żeby na lunarną od razu ołtarz przerzucić, nie? Żeby nie lecieć z buta. To był nawet śmieszniejszy niż się spodziewałem. I z klikiem jestem śmieszny. Niesamowite. To nie było celowe. Dobra, wrzućmy. Dobra, najpierw wystajemy się z bezużytecznych rzeczy. To jest bezużyteczne. To idzie tutaj. Masz synek. Dobra. My musimy teraz zacząć rozpakowywać. Wiosło jeszcze będziemy potrzebowali, żeby ustawić łódź, ale ono ma 5%. Wolałbym mieć trochę więcej, żeby nie musieć nie mieć jakiejś dzikiej paniki w związku z tym, że nie mogę znaleźć wiosła.
to by było trochę dziwne. To chcemy wywalić. To chcemy też wywalić. Boże, przestało padać. Dziękuję ci, losie. To nie chcemy wywalić, bo nam się jeszcze rozwinie przypadkiem i będzie przypał podczas walki. To też możemy raczej wywalić, i chcemy, żeby, ale chcemy, żeby było na wierzchu. Możemy sobie jeszcze tu przypalić. Czy mogę zapalniczką w ogóle zgasić to? To nie tak. Możemy to przetestować w sumie, bo jestem ciekawy. Dawaj mi zapalalę. No, tak jak się spodziewałem. Dobra, to jest przedmiot bardzo mało użyteczny. On będzie gdzieś tam daleko. Nie, w sumie go wywala. To są rzeczy mało użyteczne, które gdzieś tam wywalamy. To jest mało użyteczne. To jest mało użyteczne. Okej, okay, to jest bardzo dużo mało użytecznych przedmiotów. Widzicie, ile syfu ze sobą nosimy. Niesamowite. Dobra, na pierwszym slocie absolutny must have Weather Pain, żeby on był szybki, bo Weather Pain musi skakiwać pyk. To tylko musi być taki klik i jest. Okej. Okay. To jeszcze bym wrzucił, żeby nie leżało tutaj w strategicznych miejscach. Żeby był porządek na tej łodzi. Boże, nów mamy. Ale plot twist. No, a to wszystko teraz opakujemy. I teraz tak. Najpierw miecze nocy bije normalnie. No pewnie, że tak. Użyj zapalniczki na kaktusach. A w sumie też tak można było. Dobra, trzy miecze nocy na start muszą nam wystarczyć. Następnie... Embelki muszą być we kół. Następnie... Nie, ja lubię mieć zawsze jeden tutaj. Żeby je sobie tu przykładać. I teraz jeszcze, żeby to one wszystko był... Kurde, ale mnie ten smoczek już wkurza. A jeszcze z walki nie zaczęliśmy nawet. Nie jest dobrze, widzowie. Okej. Okay. Żeby wszystko było obok siebie. To musi być obok siebie. Dobra, i tu będziemy dokładać. Tego nie chcemy. Dechy. Wszystko chyba. I guess. No bo będzie zasrańsko definitywnie. Okej, okay, tego nie chcemy używać. Fireball, jasne. Santa Maria Mater Pay. Lecimy z typem. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Panie gówniarzu. Dobra. Jesteśmy zajebiście ustawieni. Bogowie są po naszej stronie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie wiem, czy były trzy. Dwa stały, czy nie, okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Za kaktusa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Co mi się skończyło? Miecz nocy. Ty, spieprzaj stąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Weźmy się trochę odsuńmy. Bo mnie to po prostu boli, jak on jest blisko. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mi to natko, to minus. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To mnie przeraża, jak oni są blisko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będzie
się leczył? Czy jeszcze jeden atak? Bo kurczę, ja widziałem właśnie leki na nich. Spieprz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A, tu jest cooldown. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. EQ muszę ogarnąć, bo ja tu mam jakiś syf. Ja nie mam pojęcia, co jest gdzie. Okej, okay, miecz nocy. To jest gówniane, bo ma, nie starczy nawet na jedno zamrożenie. A, ciśniemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kartusik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest drugi? Jest drugi. Raz, dwa, trzy, cztery. Muszę ustawić i go bić. Zajebiście wyszło. Wszystko chyba w normie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Boże, to było ryzykowne. Skójdy widzę, ale one nie są w stanie nam zagrozić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Muszę naprawić kubeczkę. Nie, czy mam tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Idźcie może stąd tak na przykład panowie. Chyba się zespiły. Wiemy go. Nie wiem, czy zjadę tego? Nie, nie zjadę tego kaktusa. Wyleczył się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kurde, nie klikło mi się. Pauza. Chwilę muszę trochę temy poprzekładać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. Muszę to wrzucić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To był wiatr, nie wystarczy. Okej, pierwszy, drugi, jednego. Kurde, raz, dwa, trzy. Tyle bije. O, zamroził rekina. Boże, ja ci zaraz dam tłustego buziaka Cupkingu. Było najlepsze, co dzisiaj zrobiłeś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dawaj kolejnego zamrażającego, żeby go zamrozić. Dawaj, Byszku, wierzę w ciebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dawaj, 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 mróź typa. I mu w oko. Dobrze, dobrze, Cupking, żółwik dla ciebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyżbym się w końcu nauczył bić Cupkinga i przy podsumowaniu nie będzie wstydu? Kurde, zagadałem się i już mnie robi na taktykę. Niesamowity boss. No to łap trzecie jeszcze tornado. Tak. Dobra, teraz będzie zamrożenie. Jeszcze sobie naprawić. Nie zamroził. Pomaga... Nie, źle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Źle się dzieje w państwie jednostki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, kaktusa mieliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zróbmy tego nie tak. Raz i drugi. Jeszcze jeden tak just in case, w walizce.
Ta zmraża. Okay, ja się odsunę, bo nie chcę dostać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mam wrażenie, że trochę stoimy w miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu nie, trochę błędy. Znowu zamyśliła kina. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Już nocy, ostatni. Nie jest dobrze. Okej. Musimy to teraz tak zespitanować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Musi teraz spaść. Okej. Raz, dwa. Co tu się wydarzyło? Nie zmontowało do końca. Tak, autentycznie to nie jest tak nic. Okay, musi tam spaść. Dobra. O Jezu, ale to było bliskie. Nawet mimo, czy wszystkie w niego trafiły. Kto mówił, że nic nie wchodzi? Za pierwszym razem, nie wiem ile razy w życiu mi się trafiło, że Crab King spadł za pierwszym razem, ale to jest dobry pomysł na C-podłoga safe. A, one świecą, no tak, zapomniałem. O Jezu. Halo, 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 halo. Ja nie mam światła. Czy ja mogę tak zrobić? Ja nie mogę, ja nie mam światła. Ja umarłem właśnie. No nie mogę nawet tego skajtować! No bez jaj! No nie! Co ja mogę zrobić? O Boże. No to dobrze wyszło. Dobrze wyszło. Nie, to git, git. Absolutnie. Tak, tak właśnie zbiłem Crab Kinga i nie jestem w stanie światła. Charlie mnie dojechała. Trzymajcie mnie. Well. Dobrze, że zrobiliśmy tego save'a. Burning Frenzy. Właśnie ja próbowałem rzucić jakiegokolwiek spela. Myślałem, że dam radę rzucić tego cienistego, bo te cieniste główna też świeciły. Próbowałem podpalić łódkę i próbowałem cokolwiek zrobić, ale nie dało bez kitu. Błogosławić chłopak, który napisał te save. Ale mam wrażenie, że strasznie długa była ta walka, że bardzo długo go męczyłem. I nie wiem, czy tak jest zawsze. No chyba tak jest zawsze, ale mam wrażenie, że chyba przy healach trochę dawałem dupy, że byłem za wolny, albo on się... On musiał więcej się leczyć niż chciałem. Embelki mogłem wyrzucić? One świecą? Tak? Najlepsza historia z pracy w Maku? To chyba było jak jeden żul u nas nocował. I ogólnie ja wtedy byłem bardzo spokojnym, cichym chłopaczkiem. Ja wtedy widzę tego żula śpiącego w maku na ławie i mówię menadżerowi, tu jakiś pan chyba zasnął. A on wtedy tylko krzyczy na kuchnię, Jezus znowu przyszedł. Jakby no.
Tak było, nie zmyślam. No i miałem go wyrzucić, ale nie miałem serca wyrzucić Jezusa. Dobra, XD trochę. Pokaż puszaka Webera, nie pokażę, bo nie mam. Pozdrawiam. Nie, bez kitu, wystarczyło tylko wyjść i wejść. Patrzcie, rozwiązanie wszystkich problemów tego świata. Znowu się objawiło. Dobra. Nie, ale strasznie to światło stolowało jak nigdy. W życiu mnie tak światło chyba nie stolowało. Nawet jak... Nie, jak się wtedy utopiliśmy, to był bardzo duży niefalt. Dobra, anyway. Więc to była chyba taka najlepsza historia, ale ogólnie w Macu nie było. Jakby w Macu się pasuje na ogół. Dobra, dawaj miśka. Jeszcze tutaj sobie weźmiemy drop. Ale fajny misiek. Podoba mi się nawet. Belni. My mamy ten dźwig? W końcu? My mamy, możemy wytworzyć dźwig, nie? Tak, powinniśmy. Czy coś jeszcze chcę podnieść? Podnieść? Ile mięsa tu jest? Jakby żadne ryby w ogóle na mnie zbierały dropu. Niesamowite. Willow to moja żona, przeturlał jeden złotego. Dźwig? Ale elegancka walka rekiny, kraby, ośmiornice, zjazd owoców morza i jeszcze to zakończenie XDDDD. No nie, no fajnie, bo fajna walka się nam wylosowała. Jedna z takich bardziej widowiskowych zdecydowanie, nie? Miałem kupować Funksola, udało się kupić Wilson Funko Popa. Cóż powiedzieć, jest pięknie. Jak jesteś szczęśliwy, to jest najważniejsze, byczku. Dobra. To my chcemy teraz... Okej, okay, ułożyć ekwipunek, bo ja dostanę jebla, jeżeli ja będę miał grać z takim ekwipunkiem. Więc teraz robimy przerwę techniczną na układanie itemków. Okej, okay, to sobie wsadzimy gdzieś tam, bo nie zamierzam tego oddawać krababce. Nie po to odbiję takiego bossa, żeby teraz zabierała najlepszy drop. Okej, okay, but jest ważny. Embelki. Ej, faktycznie ten cienisty spell bardziej trollował, bo on bił te macki, które... nas nie sięgały, ale które do nas się przytulały i to było takie średnie, dosyć mocno. To możemy założyć sobie na łeb. Nadal nie czuję, jakbym miał ułożone eku. Tu jeszcze jest kamień, widzę cię kamieniu. Widzę cię, bracie. O, tu jest trident, właśnie tego też się tak rozglądałem trochę. Wiosło, tu jest wiosło, przed chwilą je wyrzucałem, no i co? Okej. Okay. Wszystko? Ma wszystko, możemy rzucać. I my chcemy wypłynąć, no najlepiej tak gdzieś tu. Nie, bo my mam... Dobra, opłyniemy sobie tę wyspę. Albo tu wypłyniemy. Tak, bo my będziemy chcieli jeszcze tego go gdzieś przenieść. Dobra. Dobra. To rzućmy go tam. Fajne nawet te laczki. Muszę przyznać, że jestem wielkim wentylatorem. Okej. Okay. Jesteśmy na lunarnej i ogólnie my mamy taki plan. My mieliśmy taki dziki plan, żeby tutaj teraz wziąć jeszcze na łódkę ten ołtarz i znaleźć spota przy brzegu, który byłby odpowiedni. Dlatego my do tego wyłomu tutaj dążyliśmy, to pamiętam nawet. Ty synek, a ci się coś nie popierdzieliło w tym łubie głupim? Coś ci się chyba popierdzieliło. Dobra, idziemy szukać spota. Spota. Na Calm Helm. Dobrym mięsem? Nigdy w życiu. Okej, okay, docelujemy w to, żeby było przy brzegu. No tak jest najlepiej. Więcej w sumie paliwa by nam się przydało. Tutaj jest plaża? Tu jest plaża. Na plaży nie ma w ogóle otworów, więc nie ma sensu tam iść. O Jezu, ale będziemy szukali. Może tu? Nie, na ogół las mi się kojarzy, że tam jest spot pod Celestial Championa. Ale fajnie, że ten Crab King 21, no to może byśmy tak Celestial... O, jest. Kurde, na kokonach. Chociaż to nie wygląda, jakby był tym idealnym, pełnowymiarowym. Tu? Tu nie jest lepiej? No w sumie... Jeden pies. Czy tu? Chociaż nie, tutaj też jest. Tu już jest blisko lądu, no, znaczy blisko wody. I też nie ma aż tak dużo pływania, więc tutaj będziemy się zrzucali koło tych pająków i będzie pięknie. Archiwa zrobione? Jeszcze nie. Musimy jeszcze odbębnić archiwa. Będziemy się też
zmieniali w Wilsona, żeby wytworzyć opal, żeby trochę przyspieszyć proces, bo my tak naprawdę teraz mamy prawie... A, no to teraz to trzeba zdupcyć. Bo my teraz mamy tak naprawdę wszystko, więc aby trochę zyskać na czasie, zamienimy... Najpierw zbijemy Muchosmoka. I to, nie wiem, jak teraz skończymy, to skończymy bić Muchosmoka dnia 128. I 128 będziemy mieli wtedy już opal, nie? Bo brakuje nam zielone. Chociaż możemy jeszcze poszukać w naszych ruinach, czy nie. Bo my tam nie wyszukaliśmy wszystkiego. Ja tam bym się spodziewał jeszcze jednej gałęzi i tam gdzieś może być ten zielony kamień. Więc mnie by ten zielony kamień nawet interesował. Ja wywaliłem Working Cane'a bez sensu. Mhm. Jeszcze 2 minuty do tej godziny. Dawno nie było na live'ach papieżowej. Czy krawędziowanie do godzinnego filmu może mnie zabić? Nie, gdyby... Co? Nie, chciałem nawiązać do tego tekstu Bosaka, gdzie mówił, że można, gdyby Bóg chciał inaczej, inaczej by stworzył świat. Ale nie wyszło mi. A czy to na pewno dzisiaj wyrobisz się z Celestialem? Znaczy, stream do 23 będzie i tyle, nie? Ale też zaczęliśmy od w sumie 20, więc jakby mamy... No, więc jakby ja celuję w streamy do maksymalnie 4 godzin, więc mam jeszcze 2,5 godziny. Celestial Champion, burze to jest do odbębnienia w... W sensie same burze są do ogarnięcia w pół godziny do godziny. Wraz z zebraniem wszystkich przedmiotów na samego Celestiala. No to teraz pół godziny na ogarnięcie burz, powiedzmy. Nie? No może godzina. Druga godzina na burzę i pół godziny na walkę. 2,5 godziny, 4 godziny streamka. Jestem w stanie to zaakceptować. Chociaż to oznacza, że raczej jutro też nie będzie tego filmu. Bo jestem tak w dupie. Jestem na 15 minucie montowania. A jeszcze nie mam nałożonych efektów przejścia. Jeszcze myślałem, żeby zrobić tak może porządniej trochę dźwięki. Bo zawsze w filmach... Znaczy nie jestem zbyt dobry w dźwięki, żeby teraz nad tym też trochę usiąść. O panie, to ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją balkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą. Nowy zacznę dziś łów. Black Boomer, widzę, że czuję ducha. Zbieranie burz jest chyba najdolniejszym elementem. No, plus jeden. Jakby to nie jest coś, na co czekasz i myślisz sobie, a! Teraz łapiemy burzę, ale super. Ale ogólnie widziałem, że na forum Clay ktoś założył temat, że Crapking jest fajnym bossem i autentycznie jest 8 stron dyskusji o tym, gdzie ludzie próbują mu udowodnić, że Crapking jest gównianym bossem. Jakby, no. Nie, ale w sumie to jest kwestia tego, że no, on jest przeznaczony właśnie jak większość bossów do bicia... z kolegami. A to, że my jesteśmy masochistami i go bijemy solo, to dopiero sprawia. Bo ja nie wiem, czy pamiętacie, jak robiliśmy speedrun z Clay, z Aleksym i Kawią Celestial Championa, to Celestial Champion wpadł w jakiś ułamek chwili. Oficjalna jednostka miał ułamek chwili. Jakby... W sumie cała trudność Don'tstarve'a polega na tym, że gramy w niego solo. Ta gra w wersji Together nie jest absolutnie trudna. Jakby... Myślicie, że to jest, że to się przysłużyło w jakiś sposób do popularności? Że jakby klejarze dając bossów, którzy są bardzo, powiedzmy, trudni. No bo ja, słuchajcie, znaczy teraz nie są trudni, ale mam 6000 godzin. Ale jak byłem Bambikiem, mającym godzin mniej... Nie? No to kurde, wizja Celestial, czy wizja bicia B-Queen, która ma 20 tysięcy punktów życia, wydawała mi się kosmosem, że to był boss, po prostu wiecie, niezabijalny, a niezniszczalny, jak pudzian, nie? I właśnie, że to się przysłużyło do popularności Don'tstarve'a, ja bym się nie zdziwił. Jak trzmiel. Ile trzeba zadań baby na tę maszynę stolarską, to dostajesz za zrobienie questa z krzesłem, za konkretny quest. Więc no, czekamy na cienistą grzybuchę, 1 milion HP, 500 damage, damage'u. A, 500 damage'u. 500 damage, damage. Turbina jak zwykle pijany, bądź niespełna rozumu. Halo, Kartus, co cię ominęło, bo się uczyłem tak, że ważny przedmiot, kim jest muzyka.
Co? Możesz nie zdać... Nie no, bez jaj, że nie zdasz przez muzykę, kumplu. Jakby oni tylko tam, wiesz, gorzą, żebyś wykazał minimum chęci. A tak naprawdę nic ci nie zrobią, według mnie. Znaczy, nie namawiam do tego, żeby ignorować przedmiot, ale... No, lubi się. Jakby podchodzisz do nauczyciela, mówisz... Nauczycielu, jestem debilem, jestem skończonym śmieciem i nie posiadam żadnej godności ani jakiejkolwiek pychy. Wrażam skruchę przed twą nieskończenie potężną postacią i obiecuję poprawę. Jak wyjedziesz z czymś takim nauczycielowi, to nauczyciel spojrzy na ciebie jak na debila, wpisze ci to 2 czy 3, czy ile tam się potrzebuje w podstawówce i masz spokój. I pięknie. I w sumie na studiach robi się dokładnie tak samo. Ja pamiętam, jak wpisaliśmy deklaracje maturalne i tam... Binar mi przeturlał 1 złotego. Nie ma anegdoty. Ogółem, gdy robiłem Celestiała, to największym problemem było mi zrobić wesem te burze, więc przemieniłem się w wendy i poszło jab po maśle, więc według mnie wendy to najlepsza postać na robienie burzy. No, to nie podlega dyskusji, mi się wydaje. Chyba, że ktoś twierdzi inaczej, ale według mnie nie. Ale no... Jak wypełnialiśmy maturalne deklaracje, to właśnie był tam takie miejsce, gdzie miał się podpisać właśnie wychowawca, a dopiero niżej miał się podpisać uczeń. Właśnie tak to wypełniam, widzę, że jest miejsce na podpis, to się podpisuje i oczywiście podpisałem się tam, gdzie wychowawca i mówię, proszę pana, bo nie jestem najostrzejszą kredką w Bożym Piórniczku, pan mi da jeszcze jedną, bo źle to introdukuje taki, widać, że zniesmaczony moim brakiem uwagi. Wypisuję to jeszcze raz i zrobiłem dokładnie to samo. Jakby tak na to patrzę na wychowawcę, on patrzy na mnie, patrzymy oboje na te deklaracje maturalne, deklaracja maturalna patrzy na nas, widzimy ten podpis w tym złym miejscu i no, powiedziałem, jestem debilem, on powiedział, no nie no, tyle to nie i no, i dał kolejną, w sumie co miał zrobić innego. Jestem 1.40 w tył, pozdrawiam. Co? A, że godzinę dopiero zaczynasz. Okej, możemy teraz przekazać jakąś wiadomość, którą BB211 usłyszy dopiero za godzinę 40, czyli o godzinie 22.20. Nie umiem dodawać, 23.20. Okej, BB210. Świat umarł w tym czasie. Mogłeś nas wszystkich uratować. Dlaczego oglądałeś tego streama? Abyś miał niespodziankę za 2 godziny. Co my chcemy? Okej, wychodzimy stąd. Czy coś cokolwiek ciekawego? Nie, wychodzimy stąd. No to usłyszysz za 1 minutę. Nie no, tyle to nie. Doktor profesor rehabilitowany kiedyś uwalił pół rocznika na przedmiocie za 1 ECTS. A to klasyk. Ale my też mieliśmy taki przedmiot za 1 ECTS, maszyny, i też gościu tak walczył, nikogo nie chciał przepuścić. Na pewno to był jakiś raż do atencji, że tak powiem. Moim zdaniem dużo gier, chociaż chwilowo zabłysło z powodu bycia trudnym do przejścia. Nie rozumiem, o co chodzi ci z raszem do atencji. W sensie, że przyspieszyło... Zwiększyło uwagę, jaką był Donster utraczony na przestrzeni lat, o to ci chodzi? Przepal ryby i smacznego. Czym sobie dołączyłem? W walce z Grab Kingiem. Grab King chwyci cię i nie wypuści ze swoich potężnych ramion. Dobra, dojdziemy teraz do bazy. Mogę skrócić Wormholmem, ale już trudno. Sprawdzimy na szybkości, czy w tych ruinach nie mamy jakiegoś fajnego spocika z zielonym klejnotem i wtedy nie będziemy musieli bić muchosmoka. Chyba, że chcecie. Nie, no chcemy jak najszybciej tego Crab Kinga, nie? A ruch do atencji. A, skitu, nie umiem czytać. Dzień dobry, ruszanie. Jak coś, to turbina zabił Crab Kinga za pierwszym razem, ale zginął. Tak, dokładnie było. Zginąłem od ciemności. Jakby 6000... Ile teraz? 6200 już, patrzcie jak te godziny lecą. Przecież tak wam powiem, że ostatnio sobie odpaliłem Fallouta 4. I jak na ogół ta gra zawsze na początku jest tak nudna, to potem jak się wejdzie w eksplor tego świata, to jest nawet ciekawa. Taka o. Nie możesz Wilsonem z... Ty bez kitu, Black Boomer.
Dlaczego ja prowadzę tego streama? Przecież ja mogę wytworzyć zielony klejnot, bo my mamy masę. Masz rację, dziękuję Black Boomerze. To jednak nie bijemy muchosmoka. Zmieniam zdanie. Nie lubisz Bydgoszczy? Ja nie lubię zachodniopomorskiego, możemy się bić. Chyba, że nie jesteś zachodniopomorskiego. To nie, nic do ciebie nie mam. Poza tym, że nie lubisz Bydgoszczy. Była dziura z zielonym dżemem, więc weź ten amulet. Nie, ale chyba po prostu zrolujemy. Ty, to możemy od razu zrolować postać. No. No, możemy od razu zrolować postać, wziąć opala i wrócić i się z powrotem zrolować. Co sądzę o kultulamy? Nie podoba mi się taka. Dobra, więc idziemy do portalu. Jej, wcale nie przychodziliśmy tam. Nie, nie przychodziliśmy tam przed chwilą. Głupoty gadam, bo my tam byliśmy. No tak, stąd szliśmy, a tutaj jest portal. No dobra, mogliśmy trochę nadrobić. To nie będzie oszustwo? Wiesz co, trochę będzie, żeby nie robić tego normalnie, tej zmianki. Ale mi się nie chce czekać 6 dni na to, żeby zrobić transformację opalu. Znaczy oszustwo względem 100 dni z Willą, tutaj tego Wilsona wykorzystamy. Ale w ostatecznym rozrachunku mogę powiedzieć, ja ustalam zasady. Koniec. Fireland, pora na CS-a. Jak już szedłeś, to weź te dżemy. No właśnie, też tak miałem, tak się miotałem, ale stwierdziłem, że nie będę trzeci raz się ładował pod ziemię, tylko już się zroluję. Chociaż o Boże, teraz będziemy mieli przez nasrane w ekwipunku, przez to, że się będziemy rolować. Cudownie! Uwielbiam! Hej, misiu. Piękny jesteś, misiu. Ty, wstawaj, miś, trzeba pałować. A, gdzie są kamienie? Ja nie wziąłem z łódki. Najmądrzejszy Polak w galaktyce. Dzień dobry, to ja, Marek Turbina. Może jednak do 24 stream. My przymkniemy oko. Nie, no to nie jest takie oszustwo, żeby przymykać oko. Oko, Marcel. Toruń? Jesteś z Toruń? Do Torunia nic nie mam. Ładne miasto. Jak byłem, to muszę przyznać, że jak byłem w Toruniu, to uświadomiłem sobie, jak bardzo gównianym miastem jest Bydgoszcz pod względem infrastruktury rowerowej, bo w Toruniu normalnie przez sam środek miasta macie ścieżkę dla rowerów. Wiecie, co jest w Bydgoszczy przez sam środek miasta? Nawet nie ma chodnika porządnego dla ludzi. Okej, okay, idziemy do Wormholma, żeby sobie trochę skrócić dystans. Toruń czy Bydgoszcz? Znaczy, no Bydgoszcz. Z wiadomych w związku z tym, że jestem bydgoszczaninem, ale nieironicznie Toruń jest lepiej pomyślanym miastem, ale z drugiej strony jest jakimś to... Dworce? Co? Dworce? Co dworce? W Toruniu? Co w Toruniu? Dworzec w Toruniu to prawda, to jest śmiech na sali. Jak ja tam byłem, to miałem takie... Co to jest? Przepraszam najmocniej. On nie skacze za mną, nie? Jakie miasto polecam zwiedzić w Polsce? Nie znam się absolutnie na zwiedzaniu miast. Nie wiem. Nie mam opinii na ten temat. Jakie są atrakcje w Bydgoszczy? Mamy dworzec w kształcie spinacza. Kurde, powiedz mi, że cię to nie przekonuje, byczku. Co? Na którym byłeś? O czym mówisz, byczku? Dworzec remontują od 4 lat. Oni tam... A, czyli coś remontują. Jaka jest moja opinia? Nie grałem w Don't Starve na konsoli, bo spoiler, nie mam konsoli. To było proste, mam tylko peceta. Nie mam Switcha, nie mam PS-a, nie mam Xboxa. Tylko pecet. Bo w sumie dla mnie w ogóle kupowanie konsoli jest trochę abstrakcyjne. W sensie, masz komputer, który służy tylko do grania. Nie możesz, nie wiem, na nim... Znaczy chyba można oglądać, tak? Na konsolach? Jakiś syf na YouTube? Nie uderzył. Ale skan najgorszy to jest. Ty on traci życie, o to mnie nie. Właśnie się chciałem śmiać w związku z tym. Dobra, możemy... Chodźmy już po te klejnoty od razu. Wysyłajmy się tam z itemów. Będzie pięknie. Najlepsza atrakcja w Bydgoszczy. Bo że dzięki temu można uciec. Nie mówię, że nie. Switch jest świetny, jak się ma okienko 3D.
czym jest... A, okienko 3 godziny, a nie 3D. Właśnie się zastanawiałem, czym jest... Czy skąd wracają Litwini? Ale okazuje się, że nie chodziło o 3D, tylko 3 godziny. Znaczy, no, ja mam po prostu laptopa, nie? Jakby, jak... Chociaż no laptop jest znacznie mniej mobilny, bo Switcha wsadzisz do plecaka i masz jeszcze masę miejsca. A ja sobie wsadzę komputer. Nie no, w sumie też mam masę miejsca, ale jest znacznie mniej mobilny. Chociaż, no właśnie ja mam taki idealny laptop do podróży. Taki, że do plecaka wsadzisz i jeszcze... Ja w nim jeszcze hantle przewoziłem, wszystko przewoziłem. Czego ja nie przewoziłem w tym plecaku z tym laptopem? Światło mi się zepsuło. Słabo. Willow to moja żona, przeturlał 1 złotego. Co się stało? Co ja zrobiłem? Zmień tytuł stream na 200 dni z Willow i 1 dzień z Wilsonem, wtedy nikt nie zarzuci ci oszustawa. Oszustawa? Nie no, oszustaw najgorzej. Oszustaw. Nie wiem dlaczego mnie to bawi, ale brzmi przekomicznie. Oszustaw. Sowiecki szpieg. Czy jest szansa na... że gość przepuści kogoś do kolejnej klasy pomimo zagrożenia? U mojego znajomego połowa ludzi miała jeden i nikt nie szedł na żadną poprawkę ani nic, tylko ich przepuścił. To trochę chyba patologia. Jak na moje. Znaczy no zależy od szkoły, nie? I właśnie czy to jest normalne, czy to nie jest normalne, że ktoś upierdziela. Bo jeżeli to jest standard, że ktoś upierdziela, no to naprawdę, na ogół wystarczy wykazać minimum w dobrej woli, minimum chęci do tego, żeby poprawić swoje oceny, coś tam zrobić, jakiś projekcik i cię przepuszczają. Jakby to jest to wszystko. Trochę nam klejnotów wywaliło. Chwilę, czerwone są najniżej, nie? Czy ja źle pamiętam? Nie. A niebieskie? Nie da się wytwarzać. A nie, są kluczemy. Dobra. Będzie, będzie. Dobra, git. Tylko musimy... Nie, fioletowe mamy. No to na spokojnie. Bo my musimy... Będziemy musieli się dwa razy zmienić. Dobra, zostawimy je tam na miejscu. Ten sobie wytworzymy. Tak. Trzy na zielone, jeden po prostu. Jeden taki. Okej, czyli z tego wytworzymy niebieski. Z tego wytworzymy zielony. I mamy 6. Czyli te też musimy wziąć tak i mamy wszystkie klejnoty, które są nam potrzebne do szczęścia. Wiosło chyba może... Dobra, to nośmy ze sobą, to się może przydać. Broniego też zostawimy, bo zaraz będziemy mieli kolejnego przez zmianę postaci. To musimy ze sobą wziąć, to możemy zostawić. Nie ten skrzynka. Nie ta skrzynka. Udało się, za trzecim razem. To też możemy tu zostawić. To się może przydać, to jest dobry przedmiot. Młotek też możemy zostawić. Buta pewnie będziemy chcieli zaraz. Bo będziemy chcieli znowu przerzucić ołtarze. No bo weźmiemy sobie jeszcze jednego. O, żarcie. Jeszcze blue gem. No zrobimy z czerwonych. A to dwa potrzebujemy, nie trzy. Oto. Dobra, więcej żarcia. Postać wytrzyma. Jak nie starczy mi księżycowego kamienia? Potrzebuję dosłownie tylko na zmianki. To 2 sztuki. Czy ja jestem niespełna rozumu? Kto jest niespełna rozumu? Proszę mi się ujawnić. Okej, jeszcze jeden no jajo. Będziemy mieli więcej żarcia. My nosimy tak ten bundling wrap z żarciem, ale ja go wykorzystuję tylko w kryzysowych sytuacjach. A normalnie to wolę przygotować to, co mamy. Po prostu żal mi, dupę ściska, jak widzę, jak to się wszystko marnuje. I wiecie, jak coś gnie, to wolę to dać ptakowi i mieć spokój. Okej, możemy tu jeszcze bulwek trochę dozbierać, żeby zasilić tych typów. Bo im tutaj jeszcze brakuje po bulwce. Gdzie on jest? W ogóle nie widzę. Paliwo też możemy w sumie wziąć, ale my paliwę mamy masa, jakby... My nawet tego nie musimy zbierać, bo tutaj mamy o kolejne staki. Dzień dobry. Black Boomerze, chciałbym uprzejmie i uroczyście powiedzieć ci, że byłem debilem, a ty miałeś rację z tymi dżemami. Naprawdę to jest
bardzo dużo nam ułatwiłeś roboty, że nie muszę szukać zielonego dżema. No w ogóle, że ja o tym zapomniałem. 2 IQ. Dobra, mamy wszystko. Na ogarnianie, to możemy teraz zelować i wytworzyć opal. No i co, potem pod ziemię, po opalu. Potem do Nepalu. Falafel na cienkim. Zapalniczkę weź, bo MBL stracisz. Jak stracę? One nie znikają, tak? MBL nie znikają. Jakby przechodziliśmy i widzieliśmy je znowu. Chyba, że nie ma Willu na świecie, ale to się przekonamy. A jak stracę, to mi nie będzie dupa boleć. Ten głos wszystko przeczyta. Co, Marcel, o co chodzi? Ile wydałem na DST? Kilka stówek. Ale wiesz, jakby... jak miałem ochotę, jak chciałem kupić jakieś skiny, to nigdy nie miałem takich oporów ze względu na to, że no ja dosłownie zarabiam na tej grze. Nie? W sensie zarabiam na materiałach, które robię. Ale jakby myślę, w myśl, że skoro ja mam z tego czerpię jakieś tam korzyści, to mogę się, jak wykleja, że wypuszczają jakąś fajną kolekcję skin, to pyk tylko leci hajs do nich. Więc kilka stówek, znaczy nie wiem, powiedzmy 500 zł na skiny to dużo, nie mówię, że nie. Ale w tym konkretnym przypadku nie mam oporów po prostu, nie? Chociaż muszę też się przyznać, że bardzo długo żaden skin mi się nie podobał. Pamiętam, że jak wyszła chyba Forge albo Gorge, którąś kolekcję na pewno kupowałem. Gdzie jest portal? Tam jest portal. Zarabiasz na nas. Tak, zarabiam na wam. Na was, dzień dobry. Znaczy, na was. W sumie tak. Dzięki, misiu. 10 na 10, misiu. Jeszcze teraz Shadow mnie uderzy. On dosyć ma długie uśpienie. A działa jeszcze kupowanie na turecką walutę? Nie mam pojęcia. Czy komuś to przeszkadza, że na was zarabiam? Znaczy, wiesz, z jednej strony ja na was zarabiam, z drugiej strony wy macie za darmo poradniki i powiedzmy content rozrywkowy, więc to jest absolutnie win-win situation w tym przypadku. Powiedz mi, że nie. Wow. Dobra. Czy to nie jest win-win? Czy ja jestem pijany i niespełna rozumu? Dobra, czy jest dobry skill set? No tylko alchemię potrzebujemy. Hej. Jest plecak. Jest plecak. Okej, ja chcę niebieski, zielony i opal. Gdzie jest druga rolka? Tu jest rolka. Jak jeden dzień? Może 5 sekund z Wilsonem to było. Za darmo to uczciwa cena, jest. Jak za darmo upload do komputera internet skąd? Ano tak. Dobra, włóżmy ekwipunek. Weźmy nasze embelki, wszystko. Czy ja chcę coś tu zostawić? To chcę zostawić. Tego nawet też nie potrzebuję. Idziemy do archiw teraz. To w sumie nam się nie opłaca schodzić naszym zejściem do bazy, tylko pójdziemy jakimś innym, bo tak będzie znacznie szybciej. Okej, to tu. Ja pikskina nie mam ze sobą. Beka. Co tam powiesz mi? Misiu! Oj. No tutaj niezła imba. Dodaj do nazwy 200 dni i 5 sekund z Wilsonem. To może być. A czy mi tytuł starczy? Bo to, słuchajcie, nie jest takie... Ty, gdzie tu się klika? Super, nie umiem zmienić tytułu. A, tu jest, dobra. Ale wy dobrze wyszliśmy. Okej, czyli tytuł. 200 dni z nową Willą i 5 sekund z... Muszę zrobić S. Dobra. Niech będzie. Git? Zadowoleni? Dobra, archiwa, let's go. Chyba wszystko jest pięknie teraz. Gdzie ma światło? Halo. A, zblokowałem się, o to śmiesznie nawet.
Śmieszny przypadek. Chyba wszystko mamy. Ja ostatnio się nawet nauczyłem kajtować centypidy. Więc wpierdzielamy się do archiw na pełne. I teraz tylko liczyć, że archiwa są gitem, a nie, że mamy jakieś takie, że trzeba obiegać wszystko 50 milionów razy. Bo są naprawdę, archiwa mogą się trafić super przyjemne i ogólnie cud, miód, orzeszki, a czasami mogą się trafić tak wkurzające, jak tylko się da. Więc miejmy nadzieję. Grab King jest chwytający król. Przepraszam, ale bawi mnie. Chwytający król! A ty co mnie bijesz, synek? A to jest ten. To jest ten. Światło nam. Dobra, zapalniczka, lol. Archiwa watykańskie jest. Dobra, możemy na zapalarze lecieć. Patrzmy na mapę. Co my tu mamy? Czerwony kibelek? No to nie jest to, gdzie my chcemy iść. Boże, tu nic nie widać. Nie da się w ogóle operować na takim świetle z zapalniczki. Change my mind. Ten lunarny gnom. Właśnie też ostatnio dzisiaj widziałem chyba animację snu tego typa i miałem takie wow, co chodzi? Można dać skina na przedmioty startowe w czasie wbijania na świat. Jest. Jak? Ja na razie spadam, potem może jeszcze wbiję. Siema, excellent. W ogóle mamy dwóch typów, którzy mają nick powiązany z Excelem. To mnie bardzo bombuzluje za każdym razem, bo jest jeden typ, który jest właśnie Excel i drugi, który jest excellent. I jakby takie, kurde, czy to jest ta sama osoba, która używa skrótu, czy nie? Jakby, o co tu chodzi? Okej, czy to jest kibelek, tak? To jest kibelek, na którym nam zależy. W sumie to widać na mapie. Ale tak się wolę zawsze upewnić. Grab King, durny autokorekt. Jest. Skille masz? Mam. Czyli to nie jest ten nawet. Boże. Dobra, biegaj. W podsumowaniu też będzie 5 sekund z Wilsonem. Raczej nie. Nie oglądałem Hasbin Hotel. Widziałem pierwsze 8 minut i wyłączyłem, gdyż mi nie podeszło. A ta zapalniczka ma mały w ogóle chuj, ma małą wytrzymałość. A to kwestia tego, że ona ma małą... Dlaczego jestem tak zszokowany jej wytrzymałością? Bo ja mam jakby w głowie wizję, w której ona normalnie, wiecie, trzyma. Długo. Jakby ona może nie jest nieskończona, ale że kilka dni wytrzyma. Ona tutaj no daje dupy, szczerze mówiąc. Więc no trochę cringe'owa, gościu. Dobra, tam nie ma, to musi być tam. Możemy sobie rozwalić tego centypida, który tu jest, żeby się potem na nim nie wkurzać. Gdzie ja mam miecza? Chyba nie mam miecza? Dziwne. Sądzisz, że zrobię zastosowanie do tego portalu? Nie mam pojęcia. Zastosowanie? No, liczę, że kiedyś coś się pojawi, bo wiecie, kiedyś na przykład... No, gówniane dosyć archiwa. Kiedyś na przykład nie było zastosowania dla takiego... czego? Dla opalu. Jakby no gracz miał ten opal, patrzył na niego, opal patrzył na niego, patrzyliście sobie głęboko w oczy i nie wiedzieliście, do czego to służy. I właśnie wtedy było przekonanie, no opal to do flexu co najwyżej, nie? Że o, bo golem jestem, a teraz to jest tam dwa zastosowania co najmniej. Bo jeszcze można farmić, co? Trinkety te świąteczne. Te świąteczne trinkety można farmić, tak. Dzięki opalom. Dziękuję. Jeszcze sobie rozwalimy z dwa takie. Żeby no mieć na te szukaczki, żeby potem nie było sraki, nie? Żeby się nie bawić w jakiś młotek, tylko normalnie je zużywać i się nie certolić. Nie, w New Ryan, myślałem, że napisałeś Ryan's of Giant. W Ryan's of Giant na pewno nie było opalu, bo nie było księżycowego podestu, ale chyba właśnie w New Ryan. No bo New Ryan było pierwszą taką serią właśnie dodającą content do Don't Stealth Together, bo potem było Return of Them, nie? Na początku było rozwinięcie Charlie, potem było rozwinięcie Gestaltów. Teraz, chociaż w sumie nie podkreślili nigdy tego, jak na przykład taka królowa pszczół czy Toadstool jakby są zależni od Charlie, a jednak z tych pierwszych jakoś to wynika, że jest tam jakaś ta zależność, nie?
Może nie wprost, ale co... O, mam już pierwszy. Pięknie. Dwa na start to jest więcej niż przyjemność. O, trzy! Fajnie. Mhm. Ten może? Nie. No, ja się teraz muszę zamknąć i skupić, jeżeli nie chcecie oglądać, jak robię to przez 10 godzin. Okej. Ten, może ten? Nie. Ten. Może ten? Nie. Ten. Może ten? Ten, czyli tamten. Ten? No, tak dobrze. Okej. Ten. Okej. Ten. 10 można by rzec. I mamy archiwa. Czy jak teraz odejdę, to dostanę? Jakbym nie dostał, to bym się załamał. Ale dostałem, więc nie zamierzam narzekać. Weź się nie roluj. Nie są szanse, żebyś się rolował. On się zrolował tutaj. Jakbyś teraz nie, głupio nie władować. Co 2 MBR, nawet 100% MBR i tak pewnie utrzymasz, co? Jeszcze, a jeszcze książka Wikrobotom, to prawda, zapomniałem w ogóle o tym. Zapomniałem o tym w zupełności. Ale w sumie Dunstorf bardzo się zmienił, że właśnie jak każda postać miała tam, wiecie, jedną, dwie cechy, to bardzo łatwo było być ekspertem, który wie i zawsze pamięta o wszystkim, co się dzieje w Dunstorfie, ale teraz to nie jest możliwe dla normalnego Bambika z tragiczną pamięcią jak ja. Jakby wiem, że jest książka, nie, o Wikrobotom, która przyzywa pełnię, ale jakby ktoś mnie spytał, z czego się ją tworzy, to nie byłbym pewien. Jakby jest bardzo dużo teraz takich informacji, które łatwo jest pominąć, łatwo jest zapomnieć. Dzień dobry, witam serdecznie w tej wesołej bajce. O, grzybunie. Więc to ciężko jest teraz o tym wszystkim faktycznie pamiętać i te poradniki są o wiele bardziej skomplikowane, ale ogólnie też jeszcze jest bardzo dużo takich aspektów, o których się normalnie zapomina. Ja muszę jeszcze bulwsy nazbierać, bo mi się w ogóle kończą i tragicznie z nimi stoję. Plus jeszcze weźmiemy sobie trawę, bo trawa też nam się skończyła, a nie chcę iść do bazy. Ej, Belle mogę zdjąć. Jest. Ulubiona postać oprócz Maxwella. No to Woody. Woody, Wigfried, Voltox, Wolfgang. Fajne postaci, dużo. Kiedy Crab King był już. Okej. Okay. Jeszcze Wolf? No 4 to trochę mało, w sensie... No dobra, starczy, nie chce mi się więcej. I tak teraz, nie, jeszcze nie mamy pełni. Starożytna kłódka, mechanizm starożytnej rasy w postaci zabawki dla przedszkolaka. Dokładnie tak to działa. Skoro byś poradnik o kajtowaniu o wszystkich mobach, to za 2 tygodnie można się spodziewać bety z 5 nowymi mobami. Znaczy wiecie, moje poradniki zawsze są deaktualizowane. Jakbym nie próbował, to no nie ma szans, żeby tego po prostu uniknąć. Ja nie mam salety, by the way. Trochę dupa w związku z tym. Nie no, ale już dzisiaj będzie przegrzanie, no. Saleta? To bym musiał iść do bazy. Nie chcę mi się iść do bazy. No bo na drzewach jakoś dam radę. Wskaż mi drogę. Okej, to raczej na sawannie będzie. To jest bardzo dobra lokalizacja. Teraz byleby nie była w głębi lądu. Ale bardzo dobra... Aha, nie, tutaj jest... Dobra, może da radę przepłynąć. Dobra, i tak użyjemy portalu. Tego buta, bo to go noszę ze sobą. Szkoda, że nie wziąłem salety, bo i tak musimy jeszcze iść do bazy. Kurde. Nie no, bo nam wskazało mniej więcej tu, no to musi być bardzo blisko. Zróbmy tutaj. Zobaczmy, co się stanie. No siema za Trix, miłej nauki. Znaczy wiesz, o Jezu. To, że film jest nieaktualny w 100% nie sprawia, że jest bezużyteczny też, nie? Skup kamienie dla salety bez kitu. Te tutaj 2-3 kamienie rozdupcyć, skoro i tak czekamy, aż on tu kopie. Ocena lokalizacji trochę kupa, ale bywa. Nie zawsze dostajemy fajną lokalkę. Dobra, możemy go złożyć. Ale no raczej będzie gdzieś tu. Jakby było tu, to bym był niepocieszony, ale trudno.
No to obstawiam, że będzie na biomie początkowym. No bo dobiegnijmy do lasu i w lesie puścimy i zobaczymy, czy to jest tu. Jak to nie jest tu, no to trudno. No ale poza tym, tak jeszcze wracając do tego, do kwestii aktualności poradników, to miałbym wtedy, nie wiem, czekać aż klejarze skończą aktualizować grę, żeby wypuścić taki poradnik? Jakby to raczej nie wystąpi w ciągu najbliższych lat, Bella, no to mamy kolejny powód, żeby iść do bazy. No nie, no trzeba tutaj, nie? Przyklęć klejarze, jak śmią aktualizować moby i deaktualizować, no dokładnie. Klejarze to jednak są... decydenci. Dobra. Na końcu tego biomu puścimy szukaczkę. Boję się, że jest na choć nigdy nie miałem chyba na mozaice. Nie wydaje mi się, żebym miał coś takiego. Teraz tak sobie o tym myślę. No dawaj, byczku. Dobrze, mamy dwa buty. To użyjemy obu chyba, żeby je transportować tych typów. Nie, no to jest na pewno mozaika. Albo bagno, jeszcze gorzej. No bez jaj, że na małym bagnie się wyzespił. Dobra, wysechł. My tu nie mieliśmy skrótu. Nie, my mieliśmy na pustyniach skrót. No. Nie, no ale tutaj też jakikolwiek tak naprawdę tunel robaka. No raczej nas nie cofnie do tyłu. Raczej będziemy na plus. Dobra, pójdźmy i zobaczymy, co się stanie. Do której stream? No tak, jeszcze z 2 godziny. A, wysłałeś mi w Hunterze te pliki do skoków narciarskich? Poprosiłem o wysłanie i nie widziałem na mailu, a szukałem. No, możemy sobie salety nazbierać, ale tak musimy naprawić IBL, więc to niczego nie zmienia. To by nie dało nic. Nawet jakby bokiem te kule. Wysyłałem? Nie dostałem. Wyślij jeszcze raz, please. Mój Boże, on jest naprawdę nieskończoności. Dobra, zróbmy tak. To są kłamstwa i oszczerstwa. Pozdrawiam! No Jezu, to jeszcze jest daleko. To jest na końcu tego biomu, no. Panowie, co to jest za rozstaw przez cały świat? No kurde, nie no, tutaj laczek to jest wręcz obowiązkowy, żeby go użyć. To możemy w sumie użyć laczka, żeby gdzieś tu się zespić. Albo przenieść go tu. Gdzie jest? Tu jest. Czy ja chcę... Tak, chyba użyjemy obu laczków, wiecie, do przeskoczenia świata. Bo to po prostu nam zaoszczędzi masę czasu. Tu muszę iść jeszcze po... No i się... No i mamy kolejny powód, żeby iść do bazy, po drugiego lacza. Jeszcze dalej. No byczku, świat się kończy. Nikol przeturlał 3 złote. Dzięki Nikol, serdecznie. Siema, jak tam zdrówko. Git jest, jakby... Nie, w sumie nadal mam taki katar, ale taki... Nie, jest okej. Okay. Wiadomo. Wiosna, więc trochę jeszcze człowiek jest taki zmęczony. Ale to już się kończy, nie? Zaraz będzie lato. Znaczy wiosna, będzie jasno, będzie pięknie. Z tym lato enjoyer ogólnie. Znaczy może nie konkretnie lato. Ale lubię, jak jest powyżej 10 stopni na dworze. I takie marzenie to jest takie 15 stopni. Na rowerze idealnie się wtedy jeździ, bo człowiek jest rozgrzany. Tam blisko wody, w sumie spoko. Jest rozgrzany, ale nie umiera. Okej, to możemy... Chwilę, to jest na naszej pustyni? To jest na naszej pustyni, to możemy teraz się tym tepnąć tu. No. I wtedy będziemy mieli bliżej, tak więc bierzemy cię. No, do, tu przenosimy. Musimy się teraz... No i skipniemy pół świata, nie? Tak naprawdę, dzięki temu. Okej, ja mam na wiosła? Mam na wiosła. Daj mi jeszcze udencję. Udencję, kaczencję. 15 stopni bez chmurek, z ładnym słoneczkiem i wiatr w plecy. No, najlepsza temperatura. Może 20. 20 też jest okej. Okay. Ale powyżej 25 to człowiek jedzie na tym rowerze i tak się zagrzewa, że to po prostu czuje się jak taki, wiecie, jak taki pies. Taki cały czas tylko robi. Bez sensu. Dobra.
schłodźmy się w trakcie procesu transportu. Okej, musimy odsunąć tę łódkę. Musimy sobie oszczędzić Aibelle chociaż. Żeby laczkiem móc rzucić, nie? Mhm. I my chcemy się tu wyrzucić? Nie, lepiej tu. Wtedy tu wyrzucimy i tu wskoczymy od razu tam, nie? Albo tu. Tu, no, tam rzucimy. Dobra. Nie mam wiosła. Nie no, laczki giga OP. Jestem fanem, not gonna lie. Dobra, tu musimy tę łódkę jeszcze przeparkować odrobinę. No i teraz potem, teraz to tu wrzucimy jeszcze na ląd, żeby na pewno on tutaj nam się nie utopił. Jak będziemy lecieli na Celestial, nie, bo nie idziemy teraz na Celestial, tylko idziemy teraz burzę aktywować. No to idziemy teraz po kolejnego laczka, to go tu przerzucimy i stąd tu już lecimy, nie? Jakby wtedy już bez tak naprawdę dużej ilości noszenia i transportu mamy skipnięty cały morski transport, więc git jest. Powinna być opcja przywalenia laczkiem. Dobra rzecz. Taki laczek, no grozy. Potrafił siać terror. 15 stopni jest piękna, lato 36. No nie no, 36 to wiadomo, że to nie jest dla ludzi temperatura już. Jakby no to jest, każda skrajność jest zła. 20 stopni. 20 jest najlepsze. 25 do 30 da się żyć, jeżeli się zbyt szybko nie przemieszczasz. Ale nie, do sportu to jest za dużo. Absolutnie za dużo. Ile trwają? Bo chyba pół dnia wiszą. Powinna być opcja przywalenia laczkiem z dodatkowym efektem. Nie mówię, że nie. Dobra, czyli idziemy teraz po kolejnego lacza. No i w sumie tyle. No, idziemy. No możemy jeszcze sobie trawę wziąć, żeby mieć na łódki. Bo my też z Lunarnej będziemy musieli wrócić, a my tam nie mamy żadnej łódki, a transport laczami implikuje problem w postaci tego, że my musimy wrócić jakoś, nie? Bo jak my wszędzie pływamy łódką, no to zawsze mamy łódkę. Ale jak gdzieś skipniemy sobie laczkiem, nie, no to nagle łódki znowu nie mamy, bo łódka jest na drugim brzegu została laczkiem. Jeżeli robimy trawiasto, nie? Nitra i Aibelle, dokładnie tak. Nitra, Aibelle i laczek, to jest wszystko, co musimy tam wziąć. No i trawa, no patyki też sobie weźmiemy. Ale w ogóle gekony nam nie wyszły. Dziękuję ci losie. Plik 1 lutego wysłałem przez WeTransfer, bo pliki za duże, żeby standardowo mailem wysłać. Okej. Okay. Co potem zobaczę. Trawa. Nie pogardziłbym teraz kosą, not gonna lie. Pamiętam o Aibelle, nie musicie mi przypominać. Dziękuję za informację, pozdrawiam. Halo, proszę zamykać drzwi. Jeszcze patyków se dozbieram. No żeby to było, żeby wiecie, to rosło. Jak będziemy znowu potrzebowali. A akurat mam bardzo dużo doświadczeń, że pływam gdzieś po morzu konstant i kończy mi się trawa. Jest właśnie straszna sraka i zaczynam dbać o każde możliwe skrawek trawy i patyków, żeby po prostu przeżyć. Nie no, patyki jeszcze spoko, ale trawa właśnie jest kluczowa. Więc jakby staram się teraz to zebrać, żeby po prostu jak kolejny raz tutaj wrócimy, to żeby to, wiecie, też na nas czekało i żeby było. Aha, to weź wyślij jeszcze raz, bo możliwe, że zapomniałem. Poniedziałek. Dobra, to my teraz już nie potrzebujemy tego. A, tu już są nowe bulby. Ty, zostawiliśmy tu żarło. XD. A, my tam mamy pole z bulwami. Dobra, też beka. Dobra, weźmy sobie te bulwy. Jak mi dają, to kradnę. A są pojedyncze tylko. Trochę cringe. Ale no... Nie zamierzam tutaj być wyberny, bo nie mamy zbyt dużo opcji. No czysto darmowym jest tydzień. Co? Będzie jeszcze uncompromising? Właśnie chciałbym, tylko no właśnie musimy się z Mangiem zgadać. Muszę do niego napisać w sumie. A, my mamy wszystko uzupełniane, bo nie pisałem, muszę się przyznać. Ale on teraz też ma pół zawalony przez tę inżynierkę, nie? A też jak już wiesz, się przerwało serię, to potem są takie opory, żeby do niej trochę wrócić, bo sobie myślisz, nie no co, jeszcze chwilę mogą poczekać, a wolę sobie wszystko skończyć, żeby potem nie mieć jakiegoś takiego zapieprzu, tak
takiego full. Ale zawsze się kończy na zapieprzu. Ja nie wiem, jak to jest w tym życiu, że nieważne co robię, zawsze kończę zapieprzając na 3 zmiany. To jest trochę frustrujące, not gonna lie. Well, dorosłość. Kill off. Saletra, Arbella, Trawa. Czy coś jeszcze? Laczek. Ja mam strasznie dużo rzeczy i wolałbym nie mieć tyle rzeczy. Ale muszę mieć, widzicie. Jak my jesteśmy napchani, to jest... A, mamy dwie zapalniczki. No i widzicie, już jedna rzecz mniej. O, jeszcze coś zrobimy, co chciałem zrobić jakiś czas. My mieliśmy z Clean Sweepera. Halo? Halo, Clean Sweeperku? Nie ma go, zniknął. Wziął i zniknął. Niedobrze. Kamienia termicznego nie robię. Szczerze zapomniałem. Można powiedzieć, że mam go w dupie. Napawka z mięsem. W sumie możemy. Trochę herezja. Ale to i tak zgnije. Jak już przesyłam. 50 minut. Okej. Okay. Będę pamiętał, żeby pobrać. Znaczy, tylko tak mówię. Nie znaczy, że będę pamiętał. Ale postaram się. Naprawdę. Nie polecam mieć słabej pamięci. Jeżeli, słuchajcie, jesteście teraz w kreatorze postaci, to weźcie sobie dobrą pamięć, bo to jest najgorsze gówno, jakie można wylosować. Dobra. Wejdziemy na powierzchnię. I idziemy teraz aktywować lunarne burze. Nakarm go ogłony, pewnie nie znęcaj się nad nim. Co ty, nie będę karmił smoka, który jest nieśmiertelny? Po co karmić istotę, która jest nieśmiertelna? Żeby nie cierp... Nie, no tyle to nie. Kurde. Gdybyśmy skończyli tego streama, teraz na przykład, jeszcze bym do sklepu sobie zdążył kupić jakieś żarcie. Tak to nie zdążę. Nie jest dobrze. Nie no, tylko tak narzekam. Nie słuchajcie mnie. Dobra, to my musimy teraz to przenieść. To chwilę na... Dobra! Gówniaku, masz tu. Żyj i zamknij mordę. Dziękuję. Pozdrawiam. Krystyna Czubówna. Ta łódka jeszcze się trzyma? Jak wejdę i ona się zatopi... Ty, my jeszcze ją wykorzystamy. Trzymajcie mnie. Autentycznie. Jeszcze nią wrócimy z lunarnej. Jezus dalej śpi pod makiem. Jest. Żulo, pseudonim Jezus. W słabej pamięci najgorsze jest to, że jak człowiek zapomniał, czy się po to, czy nie. Nie no, wtedy wchodzisz paluchem. Jak się nazywał świniak z cave'ów? Świniłak. Nie zapomnij o Twinsach tym razem. Pewnie, że zapomnę o Twinsach. Nie no, akurat nie jestem fanem Twinsów, bo są po prostu bardzo wymagające. A tarcza, o ile jest fajna, to nie jest game changerem. Wiecie, co by mogło sprawić... Tarcza powinna przyspieszać. Wiem, że to brzmi jak herezja, żeby tarcza przyspieszała, bo to jest wbrew wszelkiej logice. Ale gdyby tarcza z Twinsów przyspieszała, to po prostu miałoby sens po pierwsze, bo w Terrarii służy ona do daszowania, co w sumie jest kończy się na tym, że gracze tylko spamują, nie? To po pierwsze primo. Drugie primo, Twinsy są bardzo wymagającym bossem, więc danie czegoś takiego tarczy... Jakby to byłoby high risk, high reward, jakby absolutnie ma sens. Jakby no, byłoby po co bić te Twinsy, a tak to jest taka kupa. Nie no, dash to by było trochę za dużo chyba. Dash to by było za dużo jak na moje. Okej, ja chcę tu. Ta. Oba. Okej, teraz musimy nawrócić. Dobra, mogłem trochę bardziej na prawo rzucić, bo teraz nie chcę wejść przypadkiem do tego wyłomu. Gdzie jest dziura, do której chcę wejść? Tam? Tam jest, dobra, tu pójdziemy z tej strony. Jestem Polakiem i nie zamierzam pozwolić na to, żebym po czymś chciał wytworzyć jeszcze jedną łódkę. Zamierzam na tej łódce jeszcze wrócić na ocean. Ty! Jakbyśmy w sumie zdążymy jeszcze wrócić na tej łodzi. Ej, ale super! Tylko włączymy sobie burzę i wracamy. Na kontynent. Kozak. Będzie tymczasem uda z nową tarczą i daszem po zabiciu kilku kuzek. Nie no, akurat według mnie tarcze, jakby jak dodali tarcze, nie, to właśnie było takie, o, coś nowego,
tutaj właśnie jeszcze nie wiadomo było do końca, jak to zbalansować. Ale teraz na to patrząc, no to tarcza nie jest raczej często widzianym elementem przez graczy, a jednocześnie przecież... co? Nie wiem, Gunwo. Jeszcze możesz... No właśnie taka jest moja myśl, że jeszcze użyjemy tego samego wielu. A przecież jak one wiszą pół dnia, no to absolutnie bez problemu, nie? Może nam się teraz zamknie przed nosem, no to będzie trochę sad face. Dobra, my możemy w razie czego wyskoczyć. No kurde, jaki luksus! Trzymajcie mnie! Życie jest piękne, dziękuję. Ty gdzie są? O Jezu, jak daleko. My mamy pustynną czapę. Dobra, to teraz idziemy do bazy po pustynną czapę, coś na slot ciała i ciśniemy burzę, nie? Zielone grzyby też byśmy mogli pozbierać. Nie masz psychy dać świnikam pussaka. Jak się daje świnikam pussaka, bo ja nie wiem. Ja używam tarczy na midgame dobić jakiegoś małego gówna typu pająki. Znaczy to było... Tarczy ja osobiście używałem, właśnie tak jak mówisz, do pająków, tal, psów czy pszczół. Ale to jeszcze było przed tym, jak odkryłem metodę na paliwo. Po tym jak zrobiłem metodę na paliwo i jakby miecze nocy zaczęły się palać wszędzie, to jakby przestały one mieć jakiekolwiek wartość. Te wiry są naprawdę rewelacyjne. Znaczy no w tym kontekście cudowna sprawa to była, muszę wam powiedzieć. Spróbuj sobie Twinsy na dwójce Maxwellem i Wandą. Nawet się nie spocisz. Nie, no to wiadomo. Ale wiesz, nie zawsze można grać do postaciami, które są dopasowane do konkretnego bossa. Czy może ten cienisty spell nie byłby dobry? Nie wiem, chyba nie. Ten cienisty spell ogólnie nie widzę jego zastosowań. Dobra, co my chcemy teraz? Pustynną czapę? Żelki możemy wziąć, dupa mi od nich nie odpadnie. Ewentualnie urośnie. Okej, okay, nie będziemy teraz pływać. Więc to odpada. To odpada raczej. Ale my mamy turycytówek w ogóle. Dobra, jedna turycytówka na ogół starcza. Będziemy musieli kopać, łapać. My nie mamy żadnych łapaczek. Silk jest, cudownie. Dwie łapaczki. Silk odłóż. Ja bym chciał jeszcze może od razu wziąć diody. Nie, dupa nam od tego nie odpadnie, a jak będziemy mieli mniej rzeczy do noszenia. Jak opracujemy burzę, sprecraftujemy. Wszystko. Kilofse możemy wziąć złoty. Jeszcze. To też jest wygodne, że jak nie trzeba cały czas tego kilofa tam tworzyć na nowo, a trochę się tam tego kopie jednak blasku. To jest raczej mało użyteczne. Czy lepiej wziąć? Dobra. Ale tak jesteśmy strasznie napchani, jeżeli chodzi o ekwipunek. Nie podoba mi się to. Okej, okay, 5 emberków możemy wywalić. Ciekawe, czy jak wrócimy, to będzie leżeć. No to musimy wziąć. A to możemy wywalić. Mhm. Czy coś jeszcze? No są wieczne burze, więc to możemy też wywalić. No to potrzebujemy, bo musimy wchodzić do bazy. Tu niestety nie ma wszędzie światła. Dobra, Campus Sack. Przez Campus Sacka mam wrażenie, że mam cały czas syf ekwipunku, bo jest po prostu tyle rzeczy, które chcę ze sobą nosić. Ale dobrze, naprawdę, że nam już wydopił, bo wiecie, Willow ma dużo strasznie taci slotów przez to jak się nią gra. Bo jakby obczajcie, my aktualnie tracimy 3 sloty na przedmioty powiązane z Willow, nie? To jest dużo, 3 sloty. To jest jakby 1/15 podstawowego ekwipunku. Tak, my dopiero burzę łapiemy. Jak coś, to ptaki nie dają emberów. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Znaczy nie myślałem o tym, ale dobrze wiedzieć. Buty możesz wziąć, żeby mgle mi szkło nie gniło. Nie mam już butów, skończyły się. Czekam na serię z podawania, chyba gotowania miało być. Dań z DST poznamy, również poznałem bardzo cieplutko. O Jezu, dobra, gdzie to jest? To jest po drugiej stronie świata, gdzie na dodatek nie mamy żadnego fajnego... no chodźmy się. Czy ja mogę jakoś sensownie tracić poczytalność jako Willow? Nie wiem, przychodzi mi nic do głowy. Ale tam... obok to jest dużo powiedziane. To chyba zabiera psychę. Nie zabiera psychę, żałosne. 2/10 przedmiot.
zarzuć grzyba. No grzyb by się przydał. Dobra, musimy biegać. Zielone się pojawiają wieczorem. No to nie są biomy na grzyby. Ty weź biegaj, bo ja myślę, że on może być bardzo spoko na ptaki. Tylko, no nie, bo my mamy jeszcze już jednego grzyba, to nie potrzebujemy drugiego, w sensie miśka. Możemy go zostawić. Nazwijcie mnie okrutnikiem. Ale to jest to, czym się zajmuję. Byciem okrutnikiem. Żadnych grzybów nie widzę. Patrzę na te biomy oczywiście po bokach. No zero grzybów, trzymajcie mnie. Ja pamiętam, że na nich zawsze było trochę grzybów. Nie dużo, ale tak wiecie, 5, 6, nie no. O, tu jest jakiś grzyb. Zielony. Na mozaika akurat z grzybami nigdy mi się nie kojarzyła, więc XD. Ale w sumie dwa zielone grzyby to jest aż nadto na jedno łapanie. Nie nazwać się okrutnikiem, tylko Big Malkiem. Co? Embelki mogłyby mieć własny licznik, obok wtedy mogłaby być już zbyt... Nie no, ten jeden slot mogliby jej podarować. A też ograniczyłoby to ilość embelków, które możesz ze sobą nosić, bo nie mógłbyś ich nosić trzech staków. Ale z drugiej strony, nie no, mogliby dać licznik faktycznie. Że trochę jak... Ale to wtedy musiałoby się rozładować... Nie, to chyba by było słabe, jakby się rozładowywały z czasem. Ciekawy aspekt. Licznika embelków. Okej, nie no, tyle już tam starczy. Pająki z bi. Przepieczone potworne mięso, tylko 3 HP. Ale chyba nie no, już grzyby nam stykną. Naprawdę, wszędzie są grzyby. Magiczne. Ty, to może weźmiemy ich na zaś. Będziemy mieli na CC. No to świnia gada. Przez chwilę miałem takie, czekaj, jeszcze nie jesteśmy w burze. Co tu robi Wagstaff? Kamień termiczny nam się jeszcze przyda. To ja autentycznie zaczynam zbierać dalej grzyby. Będziemy już mieli na Celeste Championa. Magiczny moment. A, to było wszystkie w okolicy. No dobrze. Dobra, jest ile mam. Co? Cokolwiek by to znaczyło. Jest, jest. Chodź orzeł. Grzybucha zbij, to drobnie kilka. Imagine zbijać grzybuchę pod grzyby. Ale na świecie, gdzie nic nie jest wygenerowane, to by było chyba niezbędne. Dobra, my możemy od razu zacząć łapać Munglim. Chociaż nie jestem fanem wyłapywania całego Munglima od razu. Bo on potem, przy trzeciej burze, jak już powiedzmy nie musimy łapać, bardzo przeszkadza w walce, według mnie. No bo jesteśmy przy drzewach, więc drzewa też nas ochronią. Nie ma tu żadnych niebezpieczeństw, więc bym powiedział, że lokalizacja więc wręcz idealna do łapania burzy Wagstaffa. 100 dni bez modów, ale ja mam tylko wizualne tak naprawdę. Znaczy jakiś tam typu aerial view. Aerial view byłoby bolesne, ale tak poza tym chyba żaden inny. Insanity Beacon byłby bolesny. Ale to nie bolesny w sposób chyba satysfakcjonujący dla widza. Tylko bolesny, po prostu bolesny. Co by się na to patrzyło i takie... Ale ta gra jest brzydka. Dobra. Nie o to mi chodziło. Dobra, wstawaj synek. Potrzebujemy cię. Co ty tam potrzebujesz, synek? Bufel. To nie jest, ani jeden z nich nie jest bufelem. To jest Gummel. Leonardo DiCaprio ewentualnie. No jest średnio wydajny z tego co ja widzę, bo nie agrujem się na nim. Ty synek, weź może tam nadążaj. No jest w końcu, piąte narzędzie oczywiście. Jak na złość. Gdzie jest łapaczka? Chłopaczka. Ja nie mam na to slotów? Beka. Strasznie jesteśmy zawaleni. Calibrated. No to musimy łapać. No ale ps. Jak psów. Ty weź tych nie bij. One tam są gitem. Scrubber.
Scrubber to jest ten chyba. Jest. Dobra, bo one zaraz go zwalą, jakby tak będzie dawał dupy. Znaczy ja w sumie... Nie, dobra, Belni definitywnie sobie nie radzi. On jest pod mocnych przeciwników wycelowany. Buffel. Ty jesteś Buffel. Odd. Coś do zbierania może? No tam są typy. Chodź tu. Jeszcze tu mi strzelił. Nie, dobra, sfokusujmy się na tym, żeby złapać te burze, bo on dostał już 3 razy na moje oko. I żal by było, żeby, wiecie, zaczynać teraz od nowa. Tu jest. Okej, oni tam niczego nie mają, żadnego plującego. Weź to kop. Pit. Dobra, udało się. Niestety burza nie utrzymała się. Szkoda. Gdzie? Drugi koniec świata. Dosłownie, nie dało się dalej. Cudownie. Dobra, zbijmy tych typów. Wierzę, w filmie Predator... Tak! Widziałem. Widziałem, byłem bardzo w szoku, jak się o tym dowiedziałem i miałem takie... Ale o co tu chodzi? A to film Predator, czekaj, ja sobie zapiszę. Bo chcę mieć... Chcę móc potem do tego wrócić. Do tej informacji. Bo jest ona dzika dla mnie. Okej, okay, i my teraz powinniśmy być w stanie... O, tu jeszcze mamy trochę, super. My teraz powinniśmy być w stanie stworzyć... O, właśnie. I teraz diody nam odpadły, jedna burza nam odpadła i ogólnie lux. Okej, okay, jesteśmy schłodzeni. No, mniej więcej, starczy. Trochę chaos by żył, ale nie zawsze jest dobrze. Okej, okay, tu na pewno gdzieś jest jakiś sensowny wormhole, prawda? Tu jest najbliższy. Może być. Biegniemy. Kiedy nowy film? W ciągu, nie wiem, 2-3 dni. Jestem na 13 minucie montowania. Nie, 15 minucie montowania. No i co, skończę streama i demontować dalej. Może uda mi się odpalić. Nie wiem, ale jakoś tak nie umiem złapać tempa, bo kiedyś to ja umiałem zmontować w godzinę 5 minut, nie? I wtedy 10 godzin byłby skończony film. A ja ostatnio jak montuję, to mam tempo na godzinę, robię około minuty. To jest strasznie mało. Tak mi tempo spadło. Może robię lepiej, nie wiem. Dokładniej, ale powolutku. Nie, Belni nic nie dawał. Według mnie bezużyteczny. Seria, każdy boss inną bronią. To nie wiem, czy w tej grze jest tyle broni. Czy to w ogóle nam coś dało? To by nie dało nic. Chodź tu, Belnisławie. Dobra, weźmy go pod pachę. Ty! Ty się dobrze czujesz? Decydencie? Co ja mam? Ja nie mam miodu. A, żelki. Dobra. Żelki. Nie ma armii. Nie można zrobić armii Belni. To jest niestety smutna realia. Idziesz montować do 8 rano, idziesz spać, wstajesz o 7 i albo montujesz, albo robisz stream. Tak. Dokładnie tak. Już narzekałem tyle razy, że ludzie już pamiętają. Widzicie. Tak to działa. Gamer. Nie nyszcz. Kusi mnie, żeby rano... Znaczy właśnie ja teraz dostałem jakiegoś strasznego debuffa do zarywania nocek, bo kiedyś, słuchajcie, jak ja zarywałem nockę, to ja do 10 byłem jak skowronek. Do 10 miałem taką produktywność, że o matko boska. A teraz ja o godzinie 8 jestem... idę spać. I potem wstaję znowu 17 i się zapętlam. To jest tragedia. Dobrze się składa, że tu jest... Mamy... O, właśnie. Dobra, czy to jest w ogóle optymalne? To jest optymalne miejsce, o ile nie będzie w psach. Ale nawet jeśli to użyniemy Belniego i będzie git. No tak, no aha, w sensie, no można mieć 2 małych Belnich. Nie mówię, że nie. A, nie to. Ale nie jest to zbyt wydajne. Przecież wszystko się w tej grze rozchodzi o wydajność, nie? Nie, bo to tak naprawdę, czy my musimy bandlować szkło, czy nie musimy? Trochę duży legion mobów. Wszystko się rozchodzi o to, czy burza nam się zespi blisko, czy daleko. Teraz nam się zespiła daleko i ta burza strasznie dostała po dupie, bo my musieliśmy zrobić maraton Tour de Constant, żeby tutaj dobiec.
Piękny spot. Mówię to zupełnie nieironicznie. Bronisławie, proszę o przejęcie. O, pięknie. Ty, no wstawaj, synek. No, pięknie. Poczekamy sobie jeszcze na Antka. Czy go wykopię? Jak sądzicie? A, wykopał go Stonks. Z tym nie dziawnął. Kurde, rozłożyliśmy się już. No dobra, to ciśniemy. Możemy się jeszcze wyhealować. Dobra, tylko zasięgowe. Widget defobler. To jest znowu pierdzielony dzwonek, to nie jest ten. No. O, dzwonek się długi. Nie, to chyba też nie jest widget defobler. Czyli scyzoryk. Nie, to jest scyzoryk. Czyli zębatka. Dziwne rzeczy. Właśnie za pomocą... Dobra. Skopmy se. Scrubber. No to jest zębatka. Ten znaczy. Okej, musimy z tamtej strony podejść. Zacząć pałować. Nie ma kolejnej fazy z jakiegoś powodu. Git. Widget defubler. Okej, to trzeba wykopać, bo to może go obić. Widget defubler. No to ten w takim razie. Nie ma. Tam idzie ich dużo znowu. Okej, to wrzucimy do plecaka, żeby odświeżyło zgnicie tamtych w środku chłopaków. Jak mnie znowu wywali na drugi koniec świata, to nie ręczę za siebie. Drugą burzę. Dobra, najpierw może ich zbijmy. Nie, bo najgorsze zawsze, najdłużej się zawsze... Ostatni element na Celeste Championa, którego ogarniamy, to zawsze jest to trzecia burza. Więc staram się raczej fokusować na tym, żeby robić burzę, niż cokolwiek innego. Strasznie dużo ptaków idzie. Z tej strony strzelają. Dobra, nazywamy strzelaków. Z tej strony, strzelaków z tej strony. Tego możemy zbić, bo też już jest na wierzchu dosyć. Dobra. Coś do upania, jest coś do upania. Bufel, no to jest dzwonek, jest na wierzchu. Ty. O! Dałem radę, czy nie dałem radę? Myślałem, że wybuchło? Co się stało? Wyglądało trochę, jakby jednocześnie się rozwaliło i nie. Były trochę dzikie. Ale zaufam, że to nie było niczego. Czy tu jeszcze nie będzie? Tam jeszcze jest właśnie Munglim. A, nie. Tak, jeszcze musimy jednego Munglima złapać. Chodź tu. I mamy całego Munglima. Szkła zabrakło nam 4 sztuk. To jest szkoda. Noż, no ba, nie jest źle. Mogłoby być gorzej. Mogłoby być lepiej też. Jest okej. Okay. Zbandluj. No chyba zbandluję faktycznie, żeby się nie srać tutaj. Żeby tak dla spokoju ducha, nie? Jakby dużo nas to nie wyniesie, a będziemy mieli, nie będziemy osrani. Jak gram dłużej w DST, to gra mi się zaczyna klatkować. Jest na to a w co grasz? Znaczy jaki DST napisałeś bez kitu? Bo w podstawce to jest duży problem, ale w Together? Na pewno upewnij się, że grasz na wersji 64-bitowej. Mi to bardzo zwiększyło wydajność. Poza tym internet dużo daje. Smutna rzeczywistość, ale internet przy graniu w Don't Starve jest kluczowy. Dziękuję. Okej, okay, zdążymy. Jak będziesz miał dobry timing, to możesz zobaczyć uderzenie Charlie przy użyciu Muglesów na innym graczu. To nie trzeba dobrego timingu, musisz po prostu patrzeć. Czerwony smurf. Co? A to skrót był. To w trailerze było tego predatora. Ta scena, jeżeli o to chodzi. Jeżeli zabijany jakiś boss, czy nie, to będzie... No, będzie Celestial Champion. Tak jak tytuł głosi. Dążymy do tego, nie? To Celestial Championa. Dobra. I teraz łapiemy ostatnią burzę. Po tym, jak złapiemy ostatnią burzę... skończmy już może z tym głównym.
Po tym jak złapiemy ostatnią burzę, lecimy po grzyby do bazy i lecimy na CC. Heala mamy, bo będziemy żarli żelki. Broń mamy, bo mamy masę paliwa, więc o tym się pancerz mamy. Nie wiem, karabin termiczny zrobić. To jest jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, której nie mamy, a mogłaby się nam przydać. Mamy masę salety, więc są niebezpieczeństwa. Bardzo dobre lokalizacje wybierasz. Wagstaff, chciałbym ci uroczyście pogratulować niebycia irytującą pierdołą. Nie sądziłem, że to nastąpi. Dzięki serdecznie BL4Zelito za wykupienie wspierania. Twoje zdóweczko, byczku. Dobra woda. Wybitnie. Smakuje jak 3,50. Buffer. Czy wy tu widzicie gdzieś tego skurczybyka? Bo ja nie. Tu jest buffer. Dzień dobry. Okej, okay, my już nie łapiemy. Muszę kończyć i nie wiem. No ja myślę, że tak jeszcze do pół godziny. Nie? Pół godziny max jeszcze. Okej, my tego już nie chcemy łapać. Skupmy się na tym, żeby mu podawać te narzędzia. Czy my mamy wystarczająco dużo tego? Tak, mamy wystarczająco dużo. Coś tu uderzyło? Okej, one się tam pobugowały fajnie. Calibrated. Już się shadowy wychodzą. Oni tam zaraz ruszą. Jest ich dużo. Wolę ich tu pozbijać. Ich nie ruszamy, bo oni się fajnie pobugowali. Zmieniamy stany jak woda na Antarktydzie. Calibrated. Słuchaj, misiu. Weź mi nie zasłanie Wagstaffa z każdego możliwego kąta. Ole! Strzelili. Ale poszło. Nawet nie widziałem, że podeszli. Musieli się... O nie, on jest na strzała teraz, Wagstaffisko. Nie jest dobrze, widzowie. Dawaj, kręć, kręć tego kebaba. Calibrated. No. Gdzie jest Calibrated? Halo, Kartus. Nie widzę. Tam jest, dobra, widzę. Dobra. Żaden nie podejdzie. Żaden. Dawaj, kończ. Kończ, kończ, kończ. Widget. Żaden nie podejdzie do mojego Wagstaffa. Ten podchodzi. Nie podejdziesz. Dobra, mamy to. Pełna strzała, ale jak podeszło, trzech wystrzeliło, no to bez jaj. Panowie, niebezpiecznie. Dobra, teraz wszystko przebandlować. Widziałem burzę? Coś jeszcze? Żelki też się mogą przydać. Dobra, to mamy paczkę i teraz idziemy więc do bazy. Do bazy, no jeszcze przez burzę. Ok, czyli musimy zawsze nosić ze sobą czapę. A teraz robimy speedrun przygotowań w Celestiala. Broń mamy, trzeba wziąć pancerz, może zielonych grzybków. Tu mamy, w sumie możemy wziąć niebieskie i też się one nadadzą. Gdzie jest ta czapa? Tu jest ta czapa. Więc teraz tak Celestial za kwadrans myślę, że spadnie. Za kwadrans Celestial Champion dostanie po mordzie. Munglimy do wrapa? Nie, nie, nie wrapujesz munglimów, bo potem musiałby się znowu wyłapywać łapaczką, a tego nie chcemy robić, bo to jest zasoby, nie? Może jakieś ciekawe przeżycia z owelku? Kiedyś mi psy próbowały zagryźć? Nie wiem w sumie, nie wiesz co, no ogólnie z jazdą na rowerze jest tak, że wsiadasz na ten rower i pedałujesz i to jest wszystko co robisz. Jakby literalnie wszystkie wyjazdy rowerowe można streścić do tego, no jechałem na rowerze i jechałem szybko albo wolno, jeżeli jechałeś wolno. Właśnie lubię się w sumie trochę śmiać z tego, że jak ktoś mnie pyta, jak było na rowerze, jak idę na rower, to mówię, no, jeździłem na rowerze, nie uwierzysz, jeździłem szybko. A potem albo wolno.
Różnie. Różnie to bywa właśnie. To jest główny aspekt. Albo wszystkie filmy. Jakby to wszystko się o to rozbija. Ktoś jeździ szybciej, ktoś jeździ wolniej. Za kwadrans turbina zostanie pobity przez Celestiala. Jest. A, nikt mi nie pomoże. Nikt mi go nie zbije. Sam muszę. Sam z pięcioma kotami. Dobra. No co, weźmiemy te napierśniki. Będziemy lecieli na Ebeli, żeby... Pięknie będzie, słuchajcie. Będzie cudownie. Nawet bym powiedział. Czącha trochę. Nie, Night Armor to jest ryzyko. Że nam się skończy, ja nie zauważę, że się skończy i się zostamy, nie? No bo 5% nie będę brał. No to jest dużo pancerza. To jest zdecydowanie dużo na pancerze, jak na osobę, która... Myślę tutaj osobie, która wie mniej więcej, co robi. My nie wiemy gdzie... Dobra, chrzani zielone grzyby. A my nie mieliśmy przypadkiem może Maziglomera gdzieś tu? 4 sztuki Maziglomer. Zajebiście. Dobra. W drugiej fazie możemy... Znaczy... W pierwszej fazie możemy być sane. Dupa nam nie odpadnie. Dobijemy grzybami i będzie pięknie. Mamy broń, pancerz, przyzywanie... Wiosło możemy wziąć, wiosło to jest przydatna rzecz. Kamień termiczny, no to wytworzymy na miejscu. Wszystko jest, lecimy. Widzowie, dobrze jest. Czy jeszcze wejdziemy po grzyby, ale poza tym jest wszystko. Misiek? Moglibyśmy go stestować. Weźmy sobie miśków, bo my mamy dużo miśków. Tipy na pokonanie grzybuchy. WX nie ma perków na walkę z grzybuchą. Teraz myślę, czy cokolwiek? Nie wiem, czy cokolwiek jest optymalne w tym przypadku, wiesz? To jest słabo, wiem, ale no takie życie. Idźmy z tym shadowem gównianym. Aha. Jeszcze patrzę po zasobach, czy coś mi się tu nie rzuci w oczy. Chwilę, bo ja gdzieś tu już wyrzuciłem jeszcze jeden przedmiot, ja bym go nawet chciał. Czyli tę napawiaczkę do rzeczy. Nie, tu jest, okej. Okay. Wychodzimy. Do widzenia Państwu. Możemy wywalić. No weźmiemy tych belnik, żeby wiecie. Jakoś spróbować wykorzystać pelki tej postaci. Ile my ich mamy, belnik? Tam jest jeden. Mamy tu jeszcze napawiaczki. Dobra, no, spokojnie. Mięso masz? Mięsem można zbijać. Spitnak, że buszę zawsze na propsie, belni pod pachę. No, wydaje mi się, że akurat nie będziemy brali speeda. Wiesz dlaczego? Bo mi się nie potrzebuje. Znaczy, nie dużo daje w trzeciej fazie, muszę przyznać. Ale trzeba się uczyć walki z bossami. Tak, szybsze ponoszenie itemów to pomysł, który mógłby przejść. A, że pomysł na moduł? No spoko chyba. Znaczy, żeby sam może sam podnosił itemy. Ale to by było trudne do zaprogramowania. No też nawet tutaj... Nie no, szybsze podnoszenie przedmiotów, może szybsze zbieranie, to by na pewno nikt by tym nie pogardził czymś takim. Okej, okay, ja tam chcę wskoczyć pod ziemię. Belni ci w cave został. A to nie jest inny Belni niż tamten, który tam faktycznie został? Bo mi się wydaje, że on nie przychodzi z nami że i my musimy go chować, nie? Więc miałeś tutaj rację, że został. Tylko po prostu my już wszędzie ich tyle pozostawaliśmy, że jak gdzieś wychodzimy, to znowu jest. Skoro werek to tylko machanie nóżkami, to może stacjonarny, jeśli dla samej formy. Nie, co ty. Jakby jazda na rowerku to jest... No ja lubię prędkość, nie? A na stacjonarnym prędkości nie ma. Tylko się śmieję, że no co można powiedzieć o jeździe na rowerze. Jechałem na rowerze. Lubię jeździć na rowerze, lubię siedzieć, lubię machać nogami. Moje hobby. Chociaż w sumie wszystko można tak spłaszczyć. W moim wolnych chwilach lubię rysować, lubię brudzić kartki, czyli rysowanie. Okej, okay. Jakieś takie kurset określenia zawodów, co by można jeszcze tutaj wymyśleć. W wolnych chwilach lubię klikać na klawiaturze w różne sekwencje i cieszę się, kiedy mi fajnie wychodzą sekwencje. Granie na w sumie wszystko, co się robi na komputerze, to są tak naprawdę sekwencyjne klikanie w klawiaturę i myszkę. Jakby jeżeli to do czegoś takiego spłaszczyć, to jest absurdalne. Ja właśnie w tym momencie siedzę i gadam wpisując i
klikając w klawiaturę i myszkę. I to jest wszystko, co ja robię teoretycznie. No i mówię, nie? Jakby wy oglądacie teraz człowieka, który klika klawiaturę i myszkę. I to jest wszystko, co ja robię. Znaczy to może brzmieć głupio, jeżeli na to się źle spojrzy. To, o czym teraz mówię, jakbym teraz Dora poznaje świat vibe, można mieć. Pewnie ktoś teraz cringe'uje z tego powodu. Ale jakby, no można by, jak dobrze się na to spojrzy, to jest to absurd. Po prostu, to jest moja myśl. Szczyt ozywki. Gościu klika w klawiaturę. W dobrej kolejności. Tak, to jest moje peak of comedy. Moduł do VX-a, który byłby nieskończonym pomarańczowym amuletem. Znaczy, ja teraz normalnie bym powiedział za OP, ale w sumie w kontekście tego, co teraz dostała Wigfried, super pomysł. Jakby byłby on na pewno godnym rywalem dla dodatkowego speeda, zwłaszcza gdy się zbiera przedmioty, nie? No git, bardzo pomysł, podoba mi się, to jest wszystko, co ci mogę tutaj powiedzieć. Okej. Pójdziemy do tego wormhole'a, bo tu mamy łódki. Więc żal by było nie. Jest to jakaś kolejność? Wiedziałem, że coś robię źle. Jest. Ember Keep Offal mi ostatnia faza tylko z pelami. Nie no, tyle to nie. Słuchaj. Ja już chcę kończyć tego streama, żeby iść montować filmy. Jej. Nie no, obiad muszę zrobić. Przyjąłem kurczaka? Wyjąłem, jej. Będzie obiad. A ostatnio jem obiad zwykle o pierwszej, drugiej w nocy, więc... Trzeba powiedzieć, że jestem w piku fizycznej formy. Bo tędy jest bliżej. Dobra. Jak czegoś zapomniałem, to XD ze mnie. O Jezu, a to nie koniec. Potem są jeszcze wyłomy. Ja już jak idę na Celestial Championa, to zawsze mam takie... No, kończymy serię. Życie jest piękne. A teraz tak naprawdę... Co, my jeszcze mamy całego Fuel Weavera do zbicia. Mój Boże. Pompki. Nie, już się znudziły pompeczki, niestety. Znaczy ogólnie brak progresu mnie dojechał, bo nie było, jak w momencie, w którym pompki były jakby ciężkie, nie? To wtedy był, no nie wiem, taki wiesz, chęć, żeby je robić, żeby przestały być ciężkie i wtedy były bóle jakichś mięśni. Tak dalej, tak dalej. Ale potem, wiesz, człowiek robi 100 pompek i w ogóle niczego nie czuje. Czuje się jakby stał w miejscu. No to tak trochę się odechciewa wtedy robić pompeczki. Pomimo tego, że każda seria była dosyć ciężka. Nie no, nie chce mi się po prostu. Powinienem wrócić, ale już mi się odechciało. Tak to jest, jak się ma słomiany zapał. Widzowie, nie jest dobrze. Dobra, my możemy zrobić teraz taki magiczny myk pod tytułem... że zostawimy tutaj kamień do stygnięcia, a sami pójdziemy tam się z Celestialem dogadywać. Czy mogłoby mi przestać przeskakiwać wszystko? Byłbym zobowiązany. Kuli nie wziąłem. To źle robisz. Dziękuję za informację. Pozdrawiam. Może diamentowe? No diamentowe to są straszne skurczybyki. Ja tam z 5 zrobię i... Pff, umieram. Znaczy nie mówię, że 100 na raz, nie? 100 po... Nie. Ja robię średnio 10. Ale mówię, że w 10 seriach, tak w odstępach. Znaczy tak w ciągu dnia robione, nie? Cały dzień. Jestem jak bazy toperz. W sumie to tak. Nie no, przyznaję, że jestem po prostu leniwą bułą. To jest moje jedyne w sumie wytłumaczenie, takie racjonalne. Ale chodzi o to, że właśnie jak na początku się ćwiczyło, to był, no wiesz, na następny dzień jakiś taki ból, takie zmęczenie tych mięśni. Wtedy czuło się, że się progresowało, jak był taki ból. Jak nie było, znaczy to brzmi jakbym był teraz jakimś sadystą. Nie, masochistą. Ale no jakby to był jasny symbol, nie? Jasny znak od organizmu. Chłopie, progresujesz, jest dobrze, rób tak dalej. A jak nie ma po tym żadnych konsekwencji tych pompek, to się wydaje takie...
Nijakie. Nie opłaca nam się skrócić, dobra. Matko Boska. Fetyszystą. Nie, to zdecydowanie chodziło o masochizm. Boże. Kocham biegać w tej grze. A pytałem widzów, widzowie, czy nie zostawiłem czegoś, ale pytałem w bazie. Nikt nie pomyślał. Nie jest dobrze. Nie jestem już zmęczony trochę. Wtedy zwiększasz ilość? Pewnie tak. Nie wiem, zwiększać ilość po prostu, no. Znaczy ja myślałem, żeby zwiększać raczej znaleźć sobie jakieś inne może. Na trochę inne partie. A może spróbuję dzisiaj jeszcze zrobić pompeczki po streamku. Jakiś taki trening. Żeby nie odpuścić. Nowy gatunek prowadzi nocny typ życia. Można powiedzieć, że prowadzenie nocnego trybu życia nie jest dla mnie czymś nowym. Jakby ja to robię od pandemii. Z mniejszymi bądź większymi przerwami, nie? Przysiady? Przysiadów nie lubię. Ja nie jestem, nie mam mobilności. Wow, to jest najbardziej lead gameplay, jaki można zrobić w życiu. Hej, zróbmy bossa, na którego musisz pamiętać o 50 różnych przedmiotach, a jak o jakimś zapomnisz, to musisz dylać cały świat, bo jest w dupie. I nie mówię tu o Fuel Weaverze, matko boska, jak ja nienawidzę tej gry czasami. Pod tym względem to jest tragedia. Że musisz pamiętać o miliardzie rzeczy. Nie? I to jak o czymś zapomnisz, to jesteś karany 10-godzinnym joggingiem po świecie. Starczy Munglimów? Tak, bo mamy już zrobiony tego. Nie, już postawiłem, tak, już go postawiłem. Przez chwilę miałem laga mózgu. Halo, gdzie jest mój niekompletny eksperyment? Ilość powtórzeń i seru jest dostosowana do takiej, jaki element chcesz trenować, czy siłę ci wytrzymałość, moc. Utrudniasz ćwiczenie, nie zwiększać. Właśnie mi się wydaje, że musiałbym jakoś... Ale właśnie to jest dziwne, bo jakby ja nie czuję, żebym progresował, nie? A ja zrobię maksymalnie 12 pompek i potem mam już upadek mięśniowy. To jest masakra. Nawet kupiłem sobie takie uchwyty. Fajne są akurat, jestem fanem tych uchwytów. Że wtedy ma się jakby większy zakres ruchu. Mnie w sumie dłonie bolały. Dalej mnie bolą. Dobra, spróbuję wieczorkiem dzisiaj jeszcze szarstnąć ćwiczenia. Może uda mi się wrócić. Bo to w sumie dobre jest, żeby... W sensie, come on, to jest tylko pół godzinki, nie? A mogą być... A na pewno nie zaszkodzi zrobienie sobie kilka serii pompek i brzuszków na wieczór. Smacznego kuraka o pierwszej nocy. 12 na serii to dość dużo, idziesz już wytrzymałość, tak? Chcąc pokresować siłę, lepiej 8 pompek w pełni prawidłowych, ale zrób ich 3 serie. Okej, okay, czyli takie full powolne robić. Na siłę. No właśnie. Dobrze wiedzieć. Dankuszyn. Muszę przyznać, że nie jestem zbyt zaawansowanym sportowym świrem. Można powiedzieć, że jestem bambikiem, jeżeli chodzi o bycie sportowym świrem. Najtrudniejsza postać? Nie, najnudniejsza. Łąkej. Nie wiem w sumie. Gdzie to wszystko jest? Przepraszam, dlaczego tu... Co tu się dzieje? Ludzie, dajcie mi zbić tego bossa! Okej, okay, to wywalmy. Ja muszę wybebeszyć teraz tego... Niech się odpuść. Dlaczego oni się tam biją? Przestańcie. Pszczelarze nie mogą się kochać. Czy jakoś tak to było? Nie, czy pszczelarze nie mogą żyć w pokoju? Tak szedł ten mem. Okej. Okay. Wrzucony. Okej, okay. Aktywujmy typa. Weźmy sobie ognisko na później. Spalmy może tutaj i zacznijmy już od razu chłodzić. To trzeba... Akurat żywe kłody mogą się przydać. Pali przyda się... Może się też przydać. Doświadczenia z dzisiaj mówiłem, zachowaj. Jeden tak. Miśków możemy tu dropnąć. Czy coś jeszcze? Nie, chyba nie. Tak.
to jeszcze. Okej, idziemy mu nastukać. Bonjour. No, poleciał zygzakiem. Możecie mnie nie bić, chłopaki? Byłoby to bardzo miłe. Ale Bernie chyba dostanie po dupie w tej fazie. Betu, a co? Czy on się odbije? Czy się zablokuje? Jesteś debilem, gratuluję. Ja bym coś jeszcze wyrzucił. Dobra, powiedzmy to, na korzyść kamienia termicznego. Kamień termiczny to jest... Nie bij pająków, może? No i po ognisku. Dobra, schodziliśmy się, mamy schłodzony kamień, powinno starczyć. Zje coś. Mam grzyby, ale nie chcę ich póki co jeść, bo poczytalność jeszcze mogę, nie? Okej, okay, on się nie pali, nie? Tak, żeby się upewnić. No nie wygląda, jakby się palił. Te staty... Dobra, dobre są staty. On mi i tak nie wywali były za 500 000 punktów życia. Słuchajcie, to tylko głód. Jest dobrze. I tak się leczymy teraz cały czas. I... Anna wrócił. Normalnie na judaizm. To było suche, przepraszam. Zapamiętamy te słowa i ci jeszcze przypomnimy. Dobra. Etatowo popełniam głupoty. Ty, Brzeg jest naprawdę protipem na tę fazę Celestiala. Bo w ogóle nie ucieka wtedy. Super sprawa. Jestem wielkim fanem. Jestem wielkim wentylatorem. Można by rzec nawet. No i patrz, ktoś mówi, że słabe staty. I pyk, kolejny grzybek i 100 HP i 41 głodu. Czego więcej chcieć od życia? Życie jest piękne. Dobra, Wena, wróć się. Nie powiem znowu tego żartu. Jestem fanem bicia go przy brzegu. Nie, Antlion, ty kupo. Przestań mi rodzinę prześladować. Zbijemy go. Okej. Okay. Bijemy go. I teraz jestem skłonny się wyleczyć, bo teraz w tej fazie jest dużo obrażeń. Jest dużo obrażeń, które mogą się we mnie władować. Bernie i tak zaraz padnie, beka. W sumie możesz się już kręcić, skoro i tak biegamy. Ojoj, chyba już po Bernim. Stalty. O, dostałem, trzymajcie mnie. Jeszcze żyję, wojownik. Wielki wojownik stoi we krwi. Ja mam... Dobra, bo ja jestem trochę w dupie. I ojoj, trochę blisko. Wystarczająco? Jeszcze te pająki tutaj tak dosyć niefortunnie. Cofnijmy się. I po młodym. Te skały to tak trochę robią mnie zawał serca. Chwilę, muszę mu uszyć dupsko. Hej, chodź tu. Jeszcze nie koniec naszej walki. On się już będzie kręcił? No patrzcie. Finalnie, żeby dostać łomot. Dlaczego walczymy pomiędzy dwoma pojedynczymi kokonami? No idea. Nie no, jakiś damage tam robi chłop, nie? Fajnie, fajnie. No dobra, bo on teraz będzie się chciał tam kręcić. Okej, okay, te zapadliska Antliona są podejrzanie groźne. Przestań, jesteś trochę blisko. No bo teraz jeszcze nie będzie się kręcił. Pauza i... Okej, okay, ja muszę... jest na północ, a my tu jesteśmy strasznie odcięci. Znaczy mnie to robię? Albo nie? Ale fuks. Dosłownie, otoczony ze wszystkich stron. Jak w obławie kaczmarskiego. A, to była dobra piosenka. Miała taki klimat. Polecam bardzo serdecznie, jak ktoś mi kojarzy.
No bo będzie się kręcił. Stopnie 30. Stopni 15, w wodzie 11, wieje strasznie, zaczynam żyć. No bachono tu. A jeszcze ten atak zaskoczył. Wszystkie 3 zrobił. Z czego uderzę 2 razy. Albo 5. Teraz. I wanna kręć. O, pięknie jeszcze go przeagrował. Ty misiek, weź mi go nie popychaj na twarz. Co? Trochę trolujesz. No tylko nalaj. Ale mu wywalił. Dobrze. Dobra, kończymy go. Kończymy. Nie, ostatni hit. Ty, a ty co? Co się opierdzielasz? Ile ty masz? 70. A, bo psycha. Dobra, przepraszam. Już. Nie denerwuj się, Andrzeju. No, walnij laserkiem. Piękny laserek. Kto będzie bił? A, cześć, ja muszę kajtować. Sorry, zapomniałem. Może być. Teraz się kręci długoterminowo, tak? Długoterminowo. W ogóle nie widzę granicy. Mógłby się rozwalić tak na przykład laserem tych tam pajączaków. Misiek nie będzie fajnie działał na agro tutaj, a zobaczmy co się teraz stanie. Cudownie. Dawaj, pijemy typa. Mi się broń skończyła. Misiek się już złożył? Nie, psycha. Ale dostaję buły? Za bułą. Dawaj laser. Możesz być. Dobra, wychodzimy ze strefy walki. No też widzę, że wyszedł ze strefy walki. Jak odróżniam, po którejś stanie będzie leciał laser, to widać po celestialu. On się inaczej odgina, teraz będzie po skosie na przykład. Ale ogólnie możesz po prostu kajtować zawsze. Teraz będzie po prostej. Kurde, a żebym skajtował. Możesz po prostu zawsze odchodzić tam pod kątem tych. Kurde, ja się władowałem. Dzięki misiek, trochę trolujesz, no tylko nalaj. Nie, strasznie trolujesz misiek. Wkurzasz mnie. Bo on triggeruje go do walenia laserów na blisko. Bo ma taki zasięg ataku chyba. Dobra, składaj się tam. Nie, muszę... Dobra, podnosimy typa. Bo... Wkurza mnie taka. A walnijmy sercini z tą żabą. Lepiej. No, trafia na ogół. No, psycha. Hej. To, że mnie sięgnął, to aż dziw. Pięknie. Te dwie salamandy pojedynkujące się. Ty, znowu zapomniałem, że muszę kajtować. Ja mam dzisiaj jakieś 2 IQ mózg. Niesamowite. I one się naprawdę kłóciły o to miejsce, te dwie salamandy. Tutaj taki boss jest dosyć duży. Nie jest raczej zbyt bezpieczny. I się tu wychodzi. Kamilku, powiedz mi. Salamanda go rozwali. No, proste. No, nie zwalił żadnego lasu, żadnej skały. Nie jesteś zbyt miły, muszę ci to przyznać. Wchodzimy. Oj. Muszę psycha się zjechać. Możecie mnie przestać bić? Ja tak dużo wymagam. Tylko po prostu mnie nie bijcie.
To jest bardzo niebezpieczne, jak wali tak laserem na blisko, po prostej. Bo wtedy możecie dostać 3 laserami naraz, a one pojedynczo biją kosmiczny damage, więc 3, no to jest już dosyć dużo. Cienista żaba, pogro. Nawet tak wam powiem, śmieszna jest. Pyk, cienista żaba! Cienista żaba. A się tu wszystko pali. Tak, ja jestem ognioodporny. Zapomniałem. Dobijemy go cienistą żabą. Czy salamandra go dobije? Oh yeah, boy! Piękny jesteś. Piękna jesteś, salamanderko. Ogrzej się jeszcze ładnie. No patrzcie, ona nie odpuszcza. Ona jest anihilatorem. Ona jest anihilatorem Celestial Championa i nie tylko. I spająk byle jaki nie będzie jej pluł w twarz. Dobra, jest i shard. Pa, jaki fajny. Pa, jaki fajny. Jest. Fajnie, śmiesznie, że się na pająkach zostawiliśmy dosyć. Od go na laj. Nie ona kilof. Nie jest dobrze. Czy tu jest jakiś może krzemień? Okej, idę po plecaka. Dobra, ale co spać, muszę to wstać. Siema. Siema Kraken, tak. Uwolnić Barabasza. Siema jaką? Wieki cię tu nie widziałem. Jak tam słychać? Nie uwierzysz. Przez te wszystkie lata nadal gram w Dunstarfa. Jest pięknie. Okej, gdzie on się tam złożył? Tam się złożył? Tak, bo on tylko trzecia faza pluje. Szkłem. Dobra, Belnisławie, odkup swoje... Nie chcę, żeby się odkupywał swoich grzechów. Jak żyćko? Git. Studia przede wszystkim. Trochę dużo pracy, ale jest fajnie dosyć. Dobra, to my teraz to rozkopujemy. Ostatni hit. Kurunka. I mamy, i świecimy pięknie. I aktywowane wyłomy, aż żebym uderzył w szufladę. Dobra. Jezu, trochę muszę się przyznać. Chciałbym się tego robić. Boże, jakie to było nudne. A, grindowanie tego wszystkiego. Nienawidzę bić Celestial Championa. Ten boss jest porażką. Jakby Cupking. Zabicie Cupkinga było przyjemne. Wiecie czemu? Bo on jest skurwysynem pierwszego rzędu. Pierwszej wody to się mówiło tak ładnie. Fajny zwrot. Natomiast Celestial Champion jest po prostu dużą kulą mięsa armatniego, którą trzeba wystrzelić i tyle. Średnio, czyli zajebiście. No i pięknie. Miałeś powiedzieć o tym Terminatorze i DST, co? Nic nie miałem mówić. Dobra. Co? Słyszałem, że jakaś pracownia ci wiesz, fajna. No, dziękuję. Technicznie mięsa tam nie ma. No technicznie nie, ale w sumie to kupa. Nie lubię, to muszę... Tak. Nie miałem niczego mówić, muszę się wyspowiadać. Było w trailerze Terminatora z 2018, czy innego Predatora. Czekajcie, mam zapisane. Predator 2018, trailer Dunstarfa. Dobrze, dziękuję wszystkim serdecznie za obecność na dzisiejszym streamku, że ze mną wytrwaliście. To jeszcze nie koniec Willow, bo jeszcze będziemy mieli... co? Będziemy jeszcze mieli na pewno streamek z bicia wyłomów. Znaczy mobosów lunarnych, streamek na Fiel Vivera, więc jeszcze 2, może 3 streamki maksymalnie. W sumie raczej bym się sugerował na 2. Tak więc, dziękuję wam serdecznie bardzo za obecność i życzę wam miłego wieczorka. Pa, 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 pa. Tak dokładnie, na końcówkę.